Dobry wieczór, a może bardziej dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Moc Magii. Jeżeli macie ochotę skontaktować się ze mną, w ogóle na początek to się przedstawię. Nazywam się Roland, jestem jasnowidzem, bioenergoterapeutą. Tym właśnie się zajmuję, przepowiadaniem przyszłości. Jeżeli macie ochotę na kontakt, tutaj u dołu ekranu wszystko się pokazuje. Możecie zadzwonić na numer 700-788-400. Dodzwonicie się prosto do mnie tutaj do studia i nie stanowi to problemu, żebym odpowiedział na wasze nurtujące was pytania. Jeżeli potrzebujecie energii, wsparcia energetycznego, bo może coś ze zdrowiem kuleje, może coś się dzieje nie tak w waszym życiu, to i zajrzę, i doradzę, i doenergetyzuję, więc to wszystko zależy od was. Wszystko jest w waszych rękach, więc nie bądźcie tacy zaśnięci jeszcze w tej chwili, tylko po prostu wybierajcie numer i dzwońcie. Moi drodzy, są też numery z zagranicy. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, to oczywiście za chwilkę one się pojawią na dole ekranu i wszystko będzie też dla was jasne. To jest numer z Anglii, akurat 090, nie tak, 097 004 0071. To jest z Anglii akurat. Jest jeszcze drugi numer, który tutaj jest za naszej granicy. Jest to numer z Niemiec, który też za chwileczkę będziecie mogli Państwo zobaczyć. I ten numer też prowadzi tutaj prosto do studia. Więc śmiało wybierajcie te numery i dzwońcie. Możecie również napisać SMS. SMS-y o treści moc na sam początek to wpisujecie, jeżeli ma być anonimowy, czyli taki, żebym nie czytał waszych danych osobowych, oczywiście podawajcie je jak najbardziej, to wyślijcie o treści moc pod numer 92 544. To jest SMS priorytetowy, czyli taki, który trafi bezpośrednio do mnie i na pewno do studia. I będę mógł na niego odpowiedzieć. Można też wysłać zwykłego SMS-a o treści moc pod numer 74 64. Ale te są bardziej docierające tutaj do mnie. O czym dzisiaj chciałbym porozmawiać? No właśnie, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać? Chciałbym kontynuować cały czas receptę na życie. Jak dawno temu, może niedawno, ale jak się ostatnim razem widzieliśmy, mówiłem o wielu, wielu rzeczach. Mówiłem o tym, jak budować swoje życie, jak sobie poradzić w życiu, jak mieszkać w swoim własnym wnętrzu. Mieszkać to tak, nie mówię o mieszkaniu, tylko o swoim własnym wnętrzu. Jak możemy rozpoznać, co się dzieje dla nas, jak znaki i symbole tłumaczą nam albo pokazują nam drogę. Więc to możecie sobie we własnym zakresie, będę oczywiście o tym dzisiaj mówił też, ale wybudować swój własny świat, swój lepszy świat, ten, który będzie do was bardziej przemawiał, ten, który będzie dla was bardziej wygodny niż dotąd. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, że wszystko, co się dzieje, dzieje się nie bez przyczyny. Zawsze ma to swój cel. Nawet jeżeli trudne rzeczy do ciebie przychodzą, nawet jeżeli masz pod górkę i nie widzisz do końca, że jest wszystko w porządku, że masz drogę wyjścia, to oczywiście będzie taka droga. Ona się pojawi. Nie wszędzie jest mur. Nie musisz się przejmować tym, że ten mur cały czas jest przed tobą, że musisz głową ścianę przebić, żeby przejść przez niego. Już w poprzednim programie tłumaczyłem oczywiście o tym, że przebijanie głową muru często bywa bardzo, bardzo bolesne, ale bywa skuteczne. Dzisiaj chcę powiedzieć troszeczkę na temat świadomości, czyli tego wszystkiego, co jest w chwili obecnej, co się dzieje w tu i teraz, co się dzieje właśnie w teraz, kiedy prowadzę ten program dla was. Co może dziać się w twoim domu, w jaki sposób? No pewnie połowa waszych domowników już śpi, jeżeli to są młode osoby, małe osoby albo dzieci, no to pewnie już śpią. Natomiast pewnie oglądasz ten program i jesteś gotowy na to, żeby zadać pytanie. Najłatwiej dodzwonić się z Niemiec, akurat jest podany numer tutaj, ale mam wiadomości, więc zaraz będę odczytywał. Po kolei, anonimowo jest pierwszy. Pyta się pewna pani, czy pan myśli o mnie, co zamierza? Dobrze, moja droga, powiem tak, zapiszę sobie tutaj. Czy myśli, co zamierza? Ja powiem pani jedną rzecz. Myśleć myśli jak najbardziej tak. Może nie jest to takie myślenie ciągłe, notoryczne.
takie natrętne. Natomiast wspomina. To jest ładna sytuacja tutaj, że on cały czas wspomina o pani. Co on zamierza? Myślę, że będzie mógł się odezwać do pani w niedługim czasie, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, bo jakieś tam macie sprawy niewyjaśnione, które wymagają rozmowy. Ta rozmowa się oczywiście odbędzie. To jest mniej więcej do 2 tygodni, więc jeżeli ma pani ochotę poczekać, to oczywiście warto jest na to. I co zamierza dalej? A zamierza to, żeby kontynuować tą znajomość, tylko troszeczkę na innych zasadach niż były dotąd. Więc tutaj to jest w ten sposób. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. O, proszę bardzo, do pana Rolanda, anonimowo. Co dalej ze związkiem, syn i tak dalej, nie przeczytam. I pani, która tutaj też jest, nie przeczytam. Czy założą rodzinę? Kiedy? Pani pozdrawia. Nie powiem, jak ma na imię pani, bo prosiła, żeby było anonimowo, więc na pewno danych nie podam. Moi drodzy, a jeszcze jedna rzecz. Zanim odpowiem na tą wiadomość, zobaczcie, że po tej stronie tutaj pokazują się numery naszych doradców. Czyli tak jak Wróżka Danuta, czyli Jasnowic Leti, czy jeszcze inne osoby. Każdy ma z tych doradców ma numer dedykowany, czyli ten numer taki, gdzie możecie w ciszy, w spokoju, w swoim domowym zaułku i ich domowym zaułku oczywiście porozmawiać. Możecie wtedy powiedzieć wszystko dokładnie to, co wam na duszy gra. A jeżeli macie ochotę skontaktować się ze mną, to numer jest na dole ekranu. Moi drodzy, tak abstrahując jeszcze na chwileczkę, wrócę do pierwszego programu, który prowadziłem. Świeczki nie są sztuczne. One są żywe, palą się żywym ogniem, więc baterii z nich nie wyjmę, więc dzisiaj nie będę zdmuchiwał w pierwszej części, żebyście to wiedzieli. Dobrze, ale odpowiem tutaj pani na wiadomość, więc co dalej ze związkiem się pani pyta? Powiem tak, widzę tutaj straszne zaburzenie tej relacji. Widzę tutaj jakąś osobę, która miesza w tym związku. Jest to kobieta mniej więcej w podobnym wieku do tej, która do pani syna. Więc tu należałoby być ostrożnym. Jeżeli będzie pani rozmawiała z synem, to dobrze byłoby, żeby pani przekonała go, żeby odrzucił wszelkiego rodzaju sytuacje mówienia innym o tym, co się dzieje w ich relacji. Bo tam widać ewidentnie kobietę, która miesza w tym związku. Związek przetrwa, jak najbardziej tak, tylko trzeba tutaj być cierpliwym i odciąć osobę, która niestety, ale strasznie bruździ. Będzie się dobrze działo. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Czy moja córka, nie jest anonimowo, więc mogę przeczytać, czy moja córka Martyna urodzona dokładnie tego dnia, ale mam połączenie, za chwilkę odpowiem. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Rolandzie. Jak miło pana widzieć i słyszeć. Witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Marianna, ale chodzi mi o siostrę Teresa. Mhm. 9.10.54. Mhm. Ja też zdrowotnie kuleję tak jak ona. Jesteśmy bliźniaczkami. Ja wiem, pamiętam, kojarzę fakt. Kojarzy, no, tak? Tak, 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 oczywiście pani Marianna. Jak mogę wam pomóc? Czyli co, działamy energetycznie pewnie, co? Energetycznie, tak, drogi oddechowe, siostrę, całe plecy bolą, astma. U mnie też to samo. Tak, ona, tak i ja. Okej, okay, no w końcu bliźniaczkami, pani Marianno, jesteście, jakby nie patrzeć. No dobrze, tak. Proszę spokojnie oddychać, niech pani pomyśli. Siostra jest bardzo twardą osobą, mówiąc szczerze, pani Marianno. Pani więcej ma takiego dobra w sobie i odpuszczenia. Siostra jest taka zawzięta dość mocno, z tego co tu widzę. No. Jest zawzięta, wszystko robi przez siłę. Przez siłę i na siłę. I z siłą, dokładnie tak. Dokładnie. I na siłę. I z siłą, i przez siłę, i dokładnie. Bardzo ciężko idzie. Okej, dobrze, pani Marianno, no to robimy działanie energetyczne, więc tutaj będą mogli państwo też z zewnątrz zobaczyć, jak to wygląda. A niech pani spokojnie oddycha, odpręży się, a już będziemy pracować, dobrze? A siostra? I dla pani, i dla siostry to pójdzie. Dobrze, dziękuję. Bardzo już proszę. Oddycham. Tak, 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 proszę spokojnie oddychać. Siostra, oddychaj, bo mam ją na klasce, bo ona tu nie mieszka. No dobrze, niech pani tylko po prostu głęboko o niej pomyśli.
Coś się zmienia, pani Marianno? Tak, oddech się zmienia. Głębszy się zrobi? Spokojniejszy? Tak. Dobrze, bardzo się cieszę. Pewnie siostra na pewno też odczuje. Na pewno, musi odczuć. Innej opcji nie przyjmuje. Dokładnie, tak się stanie. I tak niech jest. Powiedziałbym coś, ale nie powiem tego. Powiem namaste, czyli niech się wydarzy. Niech się dzieje. Tak jest. U mnie i słuch, no i wzrok kuleje. Za chwilkę będzie się to poprawiało. Musi pani częściej wychodzić, pani Marianno, i więcej głęboko oddychać. Niech po prostu krążenie się bardziej poprawia. To i tamto będzie się poprawiało. Coś trochę z kolanami też u pani widzę, pani Marianno. Tak, i ręce po operacjach. Siostra też ma rękę po operacji. W ogóle siostra ma problem z prawym kolanem, z tego co ja zauważyłem tutaj. Dość mocno, intensywnie bóle ma, prawe kolano. Tak, problem nawet ma z chodzeniem. No to właśnie dlatego mówię, jest bardzo obciążone, tak jakby miała brak płynu stawowego w kolanie, stąd to się dzieje. Pani Marianno, przekaz poszedł i dla pani, i dla siostry. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Czy jeszcze jakoś mogę pomóc? Tak, dziękuję ślicznie. A mogłabym o wnuczkę zapytać? Bardzo proszę, tak. Weronika, 2.02.2004. Ona jest w szpitalu. Anoreksja. I przybiera na wadze. Mógłby pan Roland posłać jej tam energię, żeby to jak najszybciej wyszła z tego szpitala, bo tam nie ciekawie jest. Znaczy, ja powiem pani jedną rzecz, ona tak jakby patrzy na Weronikę, tak jakby ona się poddała. Ona coś ukrywa, ona coś ukrywa związanego z rodzicami. Nie wiem do końca, co to jest. Tak jakby uciekała od problemów z nimi. Tak mniej więcej to wygląda. Chociaż. Tak, ja wiem, chociaż pozornie tak to wygląda, ale tutaj widać gdzieś jakiś problem, który jest związany właśnie z rodzicami, który się pojawia w niej, stąd ta anoreksja. Ona chce funkcjonować dobrze, tylko cały czas jakby manifestuje sobą to, co się niestety dzieje. Energię oczywiście prześlę po programie, więc tutaj pani Marianno, spokojnie, będzie tutaj ta energia wysyłana, więc pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie, siostrę i wnuczkę również. Wszystkiego dobrego życząc. A ja przejdę z powrotem do wiadomości, które tutaj dostałem. Witam serdecznie, czy moja córka Martyna, urodzona tego dnia, roku, ułoży sobie życie. Jest tak, to z kim, kiedy, co jeszcze wydarzy się w jej życiu? Pyta się pan. Ja powiem tak. Jakaś zmiana mi się tutaj pokazuje u córki. Będzie to zmiana mniej więcej koło końcówki maja, początku czerwca. Pojawia się jakiś mężczyzna, trochę starszy, mniej więcej jakieś 6 lat, no troszkę tak bym to określił, około 6 lat. W tym momencie bardzo mocno będzie się angażował w tą relację. Martyna tutaj zacznie mocniej i cieplej podchodzić do ludzi, bo w tej chwili jest bardzo wycofana i widać jej zranienie, ale to się spokojnie wydarzy. Natomiast będzie zadowolona z życia. Ogólnie rzecz biorąc, mam bardzo dużą siłę energetyczną, taką sprawczą. To, co pomyśli, to się realizuje. Więc warto jest tutaj trzymać rękę na pulsie i dawać jej tylko i wyłącznie otuchę, tak? Wsparcie takie wewnętrzne, żeby ona sobie z tego spokojnie mogła wyjść. Nie widzę tutaj, żeby były większe problemy przy tym. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. O właśnie, i pyta się pani. Proszę o doenergetyzowanie i pomoc w odnalezieniu prawdziwej miłości. Pani Dominika, 10.09.80 rok. Dobrze, pani Dominiko, skoro tak, bardzo proszę. Proszę spokojnie usiąść, odprężyć się i będziemy energetyzować, będziemy działać.
Pani Dominika, pani Dominiko, ja widzę tutaj trochę brak otwartości u pani. Czyli coś takiego, co powoduje to, że ten właściwy mężczyzna no nie może do pani trafić. Jeżeli pani bardziej się otworzy na ludzi, w sensie na mężczyzn, to pojawi się ta prawdziwa miłość. Ten człowiek taki, który rzeczywiście spełni pani marzenia. Tylko niech pani sobie go dokładnie wyobrazi w formacie HD, jak to pięknie określają. Teraz nawet można powiedzieć, że w formacie 4K. Więc w ten sposób, jaki będzie miał charakter, wygląd zewnętrzny, w tym momencie ten mężczyzna się pojawi. Jeszcze trochę czasu upłynie, zanim to się stanie, ale będzie na pani drodze, na pewno się objawi. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życząc. Moi drodzy, patrzę tutaj, że są kolejne wiadomości. Jeżeli macie ochotę oczywiście, tutaj numer telefonu jak najbardziej na dole ekranu jest pokazany. 700 788 400 to jest numer bezpośrednio tutaj do mnie do studia. Jeżeli macie ochotę się dodzwonić, korzystajcie z tego. Widzieliście przed chwilą, że pani Marianna tutaj się dodzwoniła, zapytała się o wnuczkę, zapytała się też o swoją siostrę bliźniaczkę. Wy też możecie pytać o swoich bliskich. Jeżeli macie trudności jakieś w życiu albo problemy, z których macie ochotę wyjść, energetycznie też będę mógł wesprzeć wasze działania, więc bądźcie na to przygotowani, bądźcie gotowi, że zaczną następować zmiany w waszym życiu. Tak się po prostu stanie. A ja przejdę do kolejnych wiadomości, a później będziemy dalej rozmawiać o świadomości. Co z moim teraźniejszym związkiem? Ja urodzony. Szkoda tylko, że nie podał pan swojego imienia, bo bardzo ważne jest, moi drodzy, żebyście podawali daty i swoje imię. Będzie łatwiej się wtedy z tą energią zetknąć, bo osób urodzonych w tym dniu, w którym pan tutaj podał, jest dość sporo na całym świecie, więc ciężko jest cokolwiek na ten temat powiedzieć. Proszę jeszcze o to, żeby mógł pan dopisać w wiadomości swoje imię, wtedy będę mógł łatwiej odpowiedzieć. Pyta się pani Anita. Finanse mam bardzo dobre. W dwóch źródłach, czy będą stabilne i kiedy miłości zaznam? A, jakież poetyckie to było. Pani Anito, powiem tak. Widać, że finanse u pani są tak, jak pani powiedziała. W dwóch źródłach i są stabilne. Czy one się będą zmieniały? Mogą się troszeczkę zmieniać pod koniec tego roku. Natomiast w tej chwili, w chwili obecnej, one będą stałe. Do końca tego roku cały czas one będą na tym samym poziomie, który pani ma obecnie. Kiedy pani zazna miłości, pyta się pani. Widzę tutaj mniej więcej wrzesień, ten czas taki, że coś wybuchnie. Dwóch mężczyzn będzie się kręciło wokół pani. Jeden będzie człowiekiem, który będzie pracował w uniformie. Nie wiem, czy to będzie mundur, czy to będzie też człowiek typu lekarz, ale taka osoba mi się tutaj pokazuje. Więc ten, który będzie pracował w tym uniformie, to będzie osoba taka, gdzie będzie oddawała pani swoje serce. Może to być osoba młodsza od pani przede wszystkim, to mi się pokazuje, może rok, nie więcej, więc pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, zaczęliśmy rozmawiać o świadomości. Rzecz jasna, świadomość to jest coś, co się wydarza w tu i teraz. Czyli każdy nasz kęs, na przykład jedzenia, każdy nasz posiłek, który spożywamy, w chwili obecnej jest tylko do odczucia. Wszystko to już później jest przeszłością. Później ten smak można odtworzyć, ale odtwarzamy go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przypomnimy sobie to, co już było. Nie mówię o tym, żeby wracać do przeszłości. Mówię o tym, żeby cały czas na bieżąco, w cudzysłowie to oczywiście powiem, kontrolować swoją świadomość, czyli kontrolować swoje myśli, szukać dobrych rozwiązań. Nawet kiedy będą przychodziły te złe myśli, starać się zmieniać je na pozytywny. W
wtedy to bardziej efektownie będzie wyglądało dla waszego życia. Bo to, co myślimy, to się realizuje. Zresztą każdy z nas o tym doskonale wie. Kiedy ty myślisz o sytuacji, która będzie za tydzień na przykład, lękając się egzaminu, czyli lękając się na przykład rozmowy o pracę, bo chcesz zmienić pracę, która będzie dużo, dużo lepsza, dużo bardziej ciekawa dla ciebie, wtedy przyjrzyj się dokładnie swoim myślom. Zobacz, co się w nich dzieje. Czy tam jest lęk, czy tam jest obawa, czy tam jest spokój. Jeżeli jest spokój, to idź właśnie tą drogą. Jeżeli jest obawa, staraj się to po prostu zmienić. Zmienić na pozytywne. Wyobrażać sobie to, co się zaczyna dziać. Ale mam połączenie, więc za chwileczkę powiem dalej. Halo, halo, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Moje imię Weronika, ale ja dzwonię w sprawie wnuka, urodzony tak? 2000 rok, 4 maja. Jak ma na imię? Patryk. Po prostu chciałabym się zapytać, on teraz mieszka u mnie, wprowadził się, drugi miesiąc mieszka. Po prostu, czy on po prostu, czy nie będę tego żałować, czy będzie wszystko okej między nami, czy się będzie dobrze zachowywał? Z tego, co ja widzę, pani Weroniko, to będzie się dobrze zachowywał. To jest osoba taka bardzo, bardzo energetyczna, bardzo... On jest taki troszeczkę jakby miał, w cudzysłowie, żeby pani mnie dobrze zrozumiała, jakby miał trochę ADHD, tak? Czyli ciężko mu usiedzieć w jednym miejscu. Natomiast to jest to, że to jest człowiek, który ma bardzo dużą energię działania, energię pracy. On będzie się dobrze zachowywał, będzie nawet bardzo często czasami późno wracał. Ale tym niech się pani kompletnie nie przejmuje ze względu na to, że to jest człowiek, który próbuje rozwiązać, założyć swój własny biznes, swoją własną firmę. Więc zachowanie jego jak najbardziej, pani Weroniko, będzie dobre. Tak, po prostu, a będzie między nami to wszystko dobrze, że po prostu, żeby... Bo nie chciałabym, żeby się zachował tak jego ojciec. Nie, to jest zupełnie inny typ człowieka. Pani Weroniko, to jest zupełnie inny typ człowieka. Mogę to jest być zadowolona z mego wnuka, że... Ależ oczywiście. No pewnie, że tak. Może być pani jak najbardziej zadowolona z Patryka, bo to jest człowiek, tak jak mówię, czynu. Wychowany u mnie z tego, ja go wychowałam praktycznie z małego i to po prostu no, nie ułożyło się im w życiu tak, jak powinno być córce i zięciowi, więc po prostu oni za dużo przeszli. Po prostu też przez swojego dziadka też przeszedł dużo i więc po prostu... Pani Weroniko, ja nie widzę tutaj konfliktów między wami przede wszystkim. Ja raczej widzę sytuacje takie, które będą się dobrze układały i będzie wszystko w porządku. Więc proszę tylko i wyłącznie mówić to, czego pani od Patryka oczekuje. Chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać w mojej imię. Czy po prostu, czy mogę zadać pytanie drugie jakieś? Proszę, bardzo. Proszę, ja chciałam zadać takie pytanie. Czy po prostu, czy to jest moja wina, że po prostu... z rodziną, z dziećmi nie jest tak, jak powinno być. Czy to jest moja wina? Pani Weroniko, ja powiem jedną rzecz. Raczej widzę taką sytuację tutaj, że oni nie starają się nawet zrozumieć tego, co pani mówi. Czasami narzucanie swojego sposobu myślenia i tak dalej, nie przysparza niczego dobrego. Warto jest tutaj czasami porozmawiać otwarcie na pewne rzeczy, tutaj z rodziną. Nie widzę, żeby to była pani wina. Raczej to jest wina, która leży po środku. Nie mówmy zresztą o winie, bo będzie mogła pani spokojnie tutaj te sprawy wszystkie wyjaśnić. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, 788-400 to numer do mnie do studia. Jeżeli macie pytania, to oczywiście zapraszam. Ja wracam do tej świadomości. To jest dokładnie rzecz, o której wcześniej wspomniałem, czyli działanie takie na chwilę obecną. Myślenie o tym, żeby zmieniać złe słowa w te dobre, złe myśli w te pozytywne myśli. Jeżeli one będą przychodziły, pamiętajcie o tym, że jedna negatywna myśl potrafi zniszczyć 10 pozytywnych. Więc to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, że jesteśmy tacy smutni, że jesteśmy przygarbieni, że nie czujemy się zbyt dobrze z samymi sobą, to się dzieje poprzez właśnie to nasz sposób myślenia. Wiadomo, że nasz kraj jest zbudowany taki, jak jest. Tutaj się dzieją różne rzeczy. O sprawach nie chcę mówić tutaj na ten temat, bo to nie jest tego typu stacja. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby być szczęśliwym. Jeżeli świadomość nasza zaczyna wzrastać, jeżeli budzimy się z tego marazmu takiego, który dotąd przeżywaliśmy, to wtedy otwieramy się na wszystko, co się wokół nas dzieje. Zauważamy siebie jako człowieka i swoje własne potrzeby.
a swoje własne potrzeby możemy ofiarować tak samo innym. Jeżeli jesteśmy bardziej świadomi życia, te wszystkie sytuacje, które u nas się będą wydarzały, będą przeżywane świadomie. Więc całość, co się dzieje w naszym życiu, jest odzwierciedleniem tego, co się dotąd wydarzyło, jeżeli tego nie przetwarzamy. Kolejną sprawą jest też to, że wracając do przeszłości, cały czas jakby kserujemy zdarzenia z tamtego czasu, które już się wydarzył. Niepotrzebne nam to jest. Świadomość jest od tego, żeby zmieniać to w chwili obecnej. Jeżeli idziemy tyłem do przodu, jak czasami się zdarza, tak, czyli cały czas zaglądając w tą przeszłość, która już nas minęła w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie dojść zbyt daleko, dlatego że będziemy się non-stop potykać. Warto jest się odprężyć, zrelaksować, odwrócić się przodem i iść z podniesioną głową. To jest ważne dla każdego z nas. To jest ważne dlatego, żeby te nasze życie zaczęło się rozwijać, zaczęło się dobrze układać, dlatego żebyśmy zobaczyli, co tak naprawdę w życiu jest ważne. Wszystko, co się wokół nas dzieje, ma jakiś sens. To, co już wspomniałem wcześniej. Dzieje się to dlatego, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy mogli czegoś doświadczyć, czy to są dobre, czy złe rzeczy. Ale jeżeli jesteśmy bardziej świadomi, to wszystko jesteśmy w stanie zmieniać. Możemy zmienić swoje złe życie, które jest usłane, może nie do końca różami, ale jest usłane grudami, czyli te belki, które są nam rzucane pod nogi, kłody. Z nich można wybudować schody i wzrastać. Pamiętajcie o tym, że wszystko, co możemy zrobić, to możemy wpływać na samych siebie i na swój sposób myślenia. Ale mam wiadomości SMS-owe, więc będę za chwileczkę kontynuował. Popatrzmy, co tutaj jest. Pani Maria z 69 roku. Czy Krzysztof pogodzi się i wrócimy do siebie? Jak odzyskać go? Proszę o oczyszczenie nas. Kiedy nastąpi poprawa mojego zdrowia? Pani Mario, z tego, co ja tutaj widzę przy Krzysztofie, to Krzysztof jest bardzo zdenerwowany na panią. Jakaś sprawa została niewyjaśniona zupełnie, przez co nie jesteście w stanie się w tej chwili dogadać. Czy nastąpi powrót? Powiem tak, będzie jakaś rozmowa. Wszystko będzie zależało od tego, jak ta rozmowa przebiegnie. Ja widzę tutaj, że dość dużo warunków będzie pan Krzysztof stawiał, żeby to wszystko móc poukładać. Pani poniekąd będzie się na to godziła, z tego, co ja tutaj widzę, natomiast nie do końca będzie to zrealizowane w późniejszym czasie, więc to wasze spotkanie będzie dobre, aczkolwiek bardzo wahadłowo będzie funkcjonowała wasza relacja w późniejszym terminie. Oczyszczenie jak najbardziej tak. Kiedy nastąpi poprawa pani zdrowia? Ja powiem pani tak, proszę zacząć więcej w siebie wierzyć, więcej spacerować, wychodzić. Teraz piękna jest pogoda, niech pani zacznie głęboko oddychać. Tak jak już powtarzam, od oddechu całe życie się zaczyna. Wszystkie rzeczy, które się dzieją wewnętrznie w nas, powoduje to, że mamy zbyt płytki oddech, nie jesteśmy dotlenieni i stąd to się dzieje. Pani Mario, spacery, spacery, spacery. Ja was zaraz oczyszczę tutaj jak najbardziej. Więc bardzo proszę o skupienie się chwilę. Niech pani pomyśli o panu Krzysztofie i będziemy tutaj działać. Energia oczyszczenia dla was popłynęła, dla pani i dla pana Krzysztofa. Popłynęła też energia pani Mario dla pani na poprawę zdrowia. Tak jak już wspomniałem wcześniej, zalecane są dla pani spacery, dotlenienie się i poprawienie swojego oddechu, żeby głębiej oddychać. Spokojnie, bez przymusu, ale głębiej. Od tego wszystko się zaczyna.
Pani Mario, przekaz poszedł jak najbardziej. Pozdrawiam Panią bardzo, bardzo serdecznie. Życzę udanej rozmowy z Panem Krzysztofem i proszę to, co zostanie powiedziane, żeby zostało zrealizowane. Tak będzie dla Pani wygodniej i dla Waszej relacji. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo gorąco. Przejdę do kolejnego SMS-a. Pewnie wybieracie już numery telefonu, który jest 700-788-400. To jest numer właśnie bezpośrednio prowadzący Ciebie tutaj do studia. Jeżeli masz ochotę ze mną porozmawiać, tak jak wcześniejsi rozmówcy, rozmówczynie właściwie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj wybrać numer. Więc śmiało, wybieraj. Pyta się pewna pani, czy wrócimy do siebie. Nie będę podawał, dlatego że tutaj jest wszystko anonimowe. Czy on coś do mnie czuje? To była pełna anonimowość. Dokładnie tak, jak pani poprosiła, więc tutaj niczego więcej nie podam. Powiem tak, ciężko tutaj cokolwiek zobaczyć, żebyście do siebie wrócili. I raczej widzę tą sytuację zamkniętą. Nie widzę tutaj większego powrotu. Jakieś przypadkowe spotkania mogą się pojawić, ale żeby był powrót, niestety bardzo mi jest przykro z tego powodu. Nic takiego miejsca nie będzie. Ten człowiek już w ogóle odszedł. Bardzo jest niepocieszony tym, że sytuacja ta, która wydarzyła się między wami wcześniej, ona po prostu miała miejsce. Gdyby to nie nastąpiło, wszystko byłoby w porządku. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Pojawia się nowy też człowiek koło pani, ale to już jest jakby inna bajka. Moi drodzy, to o czym zacząłem już mówić. Jak będą kolejne wiadomości, jeżeli będziecie pisać, możecie oczywiście pisać moc. Swoje pytanie może być anonimowo, pod 7464 pod ten numer wysyłacie, albo taki, który na pewno dotrze do studia tutaj do mnie, wpisujecie również moc, swoje pytanie i podajecie numer 92544. To jest numer, który jest dla SMS-a priorytetowego. Cały czas po tej stronie, jak widzicie, Jasnowic Leti i kilka innych moich przyjaciółek, koleżanek, znajomych prowadzą z wami rozmowy poza wizją. Jeżeli macie ochotę z nimi porozmawiać, każda ma z nich przypisany numer, bezpośrednio kierunkowy tylko i wyłącznie do niej. Więc jeżeli macie chęć, bardzo proszę, nic nie stoi na przeszkodzie. A ja przechodzę do kolejnych wiadomości SMS-owych. Dobrze. Nie widzę, żeby było anonimowo. Pani Iza, witam. Pragnę miłości. Kiedy to będzie? Co mnie fajnego czeka w tym roku? 2/1/71 rok. Pani Izo, czeka Panią jakaś fajna podróż tutaj. Z tego co widzę, z jakąś znajomą, przyjaciółką, koleżanką, która Panią wyciągnie z domu. Nie wiem do końca, o co chodzi tutaj z tą podróżą, dlatego że to będzie takie rzutem na taśmę. Tak? Czyli na zasadzie przyjeżdża, zabiera Panią, wyjeżdżacie. I to jest to, co fajnego was tutaj, panią tutaj w tym roku spotka. Taki spontan powiedziałbym to w ten sposób, tak? Natomiast miłość będzie się pojawiała, tylko pani powinna się troszeczkę bardziej otworzyć. To byłoby warto, żeby pani zaczęła bardziej wychodzić do ludzi. Ja nie mówię o wyjściu do ludzi, czyli do pracy, tylko więcej spotkań mieć z ludźmi, po prostu wychodzić do tłumu. Tam będzie mogła pani spotkać naprawdę bardzo fajnego człowieka, takiego, który obdarzy panią miłością. W pani też powinna zacząć istnieć miłość, w pani samej. Czyli zaczynamy kochać siebie, dopiero wtedy ta miłość przychodzi, kiedy jesteśmy na to gotowi. A do pani przyjdzie i to w niedługim czasie. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Patrzymy. Nie ma, że jest anonimowy. Czy Kamil, urodzony 16 czerwca, roku wróci do Pauliny. Czy będą mieli wspólne dziecko? Ciekawa sytuacja, mówiąc szczerze. Ciekawy jestem. Patrzę tak, wiecie co państwo, patrzę tak na tą wiadomość i tak widzę tutaj, że to jest wiadomość taka dość zagmatwana, dlatego że tutaj i on chce i nie chce w jednym czasie. Czy będą mieli wspólne dziecko? Nie widać, żeby tutaj dziecko miało przyjść na świat. Będą jakieś powroty, ale będą to bardzo krótkie, ale mam połączenie. Halo, halo, witam serdecznie, Roland z tej strony. Dobry wieczór, Beato z tej strony. Witam pani Beato. 19 maja, 67 rocznik. Mam takie pytanie, czy mój szwagier namówi moją siostrę, żeby założyła mi sprawę, chodzi o pieniążki po tacie?
Żeby siostra założyła pani sprawę, tak? Tak, czy namówi siostrę. Pani Beato, jak ma siostra na imię, niech mi pani powiem. Ewa. Z tego co widać, to nie. Nie, ja nie widzę, żeby tutaj. A szwagier jak ma na imię, pani Beato? Adam. Nie widzę, żeby tutaj namówił siostrę, żeby zakładała pani sprawę. Ja raczej widzę to, że ona będzie dość silną ręką go trzymała. To jest dość silna kobieta, z tego co ja tutaj widzę. On może napierać, ale ja nie widzę, żeby to było założone, ta sprawa. Zupełnie nie. Może pani spokojnie spać, pani Beatko. Bo to nie chodzi o sprawy jakieś tam majątkowe, tylko ja się tatą opiekowałam przez 4 lata. Był po 4 udarach. No i tata dostał takie pewne pieniążki tam z kopalni i on żąda pół. Żąda do tego prawo. No i ten pan Adam, mówiąc szczerze, tak? Nie. Niech pani będzie, pani Beato, niech pani będzie spokojna. Pan Adam tutaj nie widzę, żeby te pieniądze w jakikolwiek sposób zyskał i żeby mógł namówić siostrę do tego, żeby ona się o to ubiegała. Zupełnie nie. Dobrze. I jeszcze mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Tak, proszę. Bo rozwodzę się z mężem. Czy ta sprawa rozwodowa tak przebiegnie jakoś w sposób taki łagodny? Jak ma mąż na imię, pani Beatko? Marek. Powiem pani jedną rzecz. Widzę tutaj u niego takie dość duże zacięcie. Tak jakby on coś chciał od pani zyskać. Nie wiem, czy to są alimenty jakieś pieniądze, które żeby pani mu płaciła, z tego co ja tutaj widzę. Jest dość... Ten człowiek jest osobą taką, powiedziałbym, bardzo zawziętą, bardzo upartą i bardzo taką nerwową, o tak bym to określił, tak widzę pana Marka. Więc też będzie jakby starał się panią ugryźć z każdej strony. Na to proszę być ostrożną, ale widać tutaj, że jakaś kobieta będzie pani przy tym pomagała. Ale dami zgodzi się na ten rozwód, tak? Tak, z tego co widzę, polubownie. Tak. Dobrze, dziękuję ślicznie, do widzenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, widzicie sami, że łatwość dodzwonienia się do studia jest bardzo, bardzo prosta. Więc wystarczy wybrać numer 700-788, a później na końcu wpisać 400 i kliknąć zieloną słuchawkę. A wtedy to połączenie wpadnie oczywiście tutaj do naszego studia i będziecie mogli ze mną porozmawiać. Ja patrzę dalej tutaj na tego SMS-a, tak jak już wspomniałem wcześniej. Dość trudna sytuacja jest, bardzo wahane jest tutaj między panią a panem Kamilem. Czy wrócicie do siebie? Nie widać tutaj, żeby ten powrót był. One mogą być takie wzloty i upadki jakby bliskości, natomiast ja nie widzę, żeby niestety był powrót i wspólne dziecko. No przykro mi, tutaj akurat dobrych wiadomości nie mam. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, 700-788-400, numer tutaj do mnie. Oczywiście macie tak samo podane u dołu ekranu, tutaj w tym miejscu. Będą się pojawiały numery, gdzie możecie dzwonić z Anglii, gdzie możecie dzwonić na przykład z Niemiec i wypisywać SMS. Więc śmiało możecie to robić. Wysyłając SMS-a o treści moc i numer pytania. No oczywiście nie numer pytania, tylko swoje pytanie podając. Możecie wpisać na numer 7464. To jest SMS, który do mnie trafi, ale jest też priorytetowy SMS, czyli ten, który trafi na pewno. Czyli wypisując numer, tak jak jest napisany tutaj, 92544, wpisując moc i swoje pytanie, no właśnie, on będzie trafiał na pewno i to trafi w moje ręce. Więc śmiało korzystajcie. Tak jak już wspomniałem wcześniej, tutaj są nasze wróżki, z którymi możecie porozmawiać sobie poza wizją, w spokoju swojego ogniska domowego. Jest zupełna anonimowość, tylko one będą znały wasze pytania i będą mogły udzielić tylko wam do ucha odpowiedzi, więc skorzystajcie z tego również, bo to jest no, dobry czas na to oczywiście. Ale mamy kolejne wiadomości, więc przechodzimy do wiadomości. No dobrze. Tutaj kolejne wiadomości. Jakoś mi się nie wyświetliły, nie widzę właśnie. O, jest tutaj. Pyta się pani Ala.
Kiedy dla mnie miłość? Kiedy to będzie? Proszę o sprawdzenie czakr i oczyszczenie. No dobrze, pani Alu. Jak najbardziej tak. Tutaj była pani Ala, tutaj jest pani Anita, ten sam rocznik. No dobrze, niechaj tak będzie. Ten sam rocznik i ta sama data. Powiem pani jedną rzecz. Z tego, co ja tutaj widzę, nie widzę żadnych problemów w zaburzeniach energetycznych u pani. Raczej mi się pokazuje sytuacja tylko i wyłącznie takiego... One są poukładane, one są doenergetyzowane, tylko po prostu tutaj pani świadomość, głowa pracuje w taki sposób, że może czuć pani dyskomfort, ale to jest tylko i wyłącznie to. Więc tutaj ja nie widzę, żeby tu była potrzeba do tego, żeby cokolwiek oczyszczać w tym momencie. Jeżeli macie państwo ochotę, oczywiście poza wizją są wasze wróżki, więc możecie spokojnie do nich dzwonić, nawet w czasie przerwy. A teraz zaproszę państwa na krótki czas przerwy i zaraz do was wracam. Do zobaczenia.
I znów jesteśmy razem, moi drodzy. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Chwila przerwy wam się przydała tak samo jak i mi. 700 788 400 to numer bezpośredni do mnie tutaj. Nie zwlekaj z telefonowaniem, bo to będzie dla ciebie oczywiście. Pamiętajcie o tym, że tutaj nasze wróżki, czy jest przerwa, czy jej nie ma, czy są reklamy, czy też ich nie ma, wróżki są do waszej dyspozycji. Letty i kilka innych osób są do twojej dyspozycji. Moi drodzy, możecie pisać również wiadomości. Priorytetowy SMS to jest 92544. Wpisujecie na początku moc i w tym momencie jest moc w odpowiedzi na tego SMS-a. To jest SMS, który na pewno trafi do mnie tutaj do studia. Jeżeli macie ochotę na przekaz energetyczny, możecie też tym SMS-em oczywiście wysłać to. Może być pytanie albo po prostu prośba o przekaz energetyczny. Tak jak to zrobiła wcześniej tutaj pani Ala, żeby oczyścić czakry. Też nie stanowi problemu, bo zajmuje się bioenergoterapią, więc możemy i takie rzeczy robić. Tylko tak jak wspomniałem, panie Alu, tutaj u pani te czakry są całkiem fajnie poukładane, tylko troszeczkę wiary pani brakuje i troszeczkę takiego otwartości się na życie. No dobrze, ale przejdźmy dalej do naszego dzisiejszego tematu, czyli do świadomości. Moi drodzy, a propos właśnie, wiadomość przyszła kolejna. Dobrze, to za chwilkę będę kontynuował. Anonimowo pyta się pewna pani. Proszę o przekaz energetyczny. O, właśnie, widzicie, dokładnie można w ten sposób napisać. Proszę o przekaz energetyczny na zdrowie. Oczy, uszy, gardło, serce, kolana. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. No właśnie, dobrze. Bardzo proszę, moja droga, już przekaz będzie. Widzicie, można napisać. Możecie, moi drodzy, równie dobrze napisać po prostu później po przekazie jakieś swoje odczucia, tak żeby inni mogli też zobaczyć, że coś rzeczywiście się dzieje. Moja droga, przekaz poszedł. Bardzo fajnie. Pani jest bardzo, bardzo sensytywną osobą i dość szybko przyjęła energię. Wróżka Danuta czeka na państwa. Jeżeli macie ochotę zadzwonić do Danusi, to bardzo proszę. 700-788-448. To jest numer do niej. I tam w ciszy możecie z nią porozmawiać. A panią bardzo pozdrawiam, mówię w sensie anonimową. Wszystkiego dobrego, życząc oczywiście dużo zdrowia. Jak najbardziej. Pyta się pani Mira z 53 roku, jaka jest moja przyszłość? Moi drodzy, bardziej ważne jest konkretne pytanie zadawane. Jeżeli zadajecie konkretniejsze pytanie, będziecie uzyskiwać konkretniejsze odpowiedzi. Tutaj można powiedzieć tylko jedną rzecz, która jest dla pani Miry, że widać większy spokój w rodzinie przede wszystkim, to mi się pokazuje, bo teraz jest jakaś bardzo nerwowa atmosfera, która panuje w rodzinie, jakieś nieporozumienia. Widać to, że będzie pani mogła zostać prababcią za jakieś 3-4 lata. Nie wiem do końca od kogo, bo tutaj pokazuje mi się jakiś mężczyzna przy tym. Być może to wnuk jest, więc to mi się też pokazuje. Pokazują mi się pewne rzeczy też, które są związane z finansami. Więc proszę pod koniec roku, pani Miro, zwrócić uwagę na finanse, bo szykuje się pani jakiś większy wydatek. To jest ważna rzecz dla pani, żeby w tej chwili, może nie to, żeby odkładać pieniądze w cudzysłowie na czarną godzinę, ale żeby pozwolić sobie na ten wydatek na końcu roku,
żeby one po prostu gdzieś zostały zachowane. Pozdrawiam Panią bardzo, bardzo serdecznie. Przejdźmy do kolejnego. Pyta się Pani Magda, nie ma tutaj anonimowego? Nie. Pani Magda, 24 lata, czy mój chłopak Andrzej, 23, jest w tym roku czy w tym roku się oświadczy? A jak nie, to kiedy? Jesteśmy razem 6 lat, pozdrawiam Pani Madziu. Ja powiem Pani tak, nie powinienem zdradzać tej tajemnicy tutaj, która jest od Pana Andrzeja, ze względu na to, że on ma dla Pani bardzo, bardzo miłą niespodziankę i to już niedługo, bo to w czerwcu się nastąpi. Więc tajemnicy bardzo nie zdradzę. Niech Pani po prostu w czerwcu będzie na to przygotowana. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Moi drodzy, dokładnie tak, wracając do świadomości i do szukania miłości, bo często zadawane są tego typu pytania. Kiedy znajdę miłość, czy ja będę szczęśliwa, kiedy poznam tego partnera, takiego, z którym będę szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej są zadawane takie pytania. Ale już w którymś z pytań wcześniejszych tutaj SMS-ów odpowiedziałem na to w taki sposób, że żeby formatować sobie typ człowieka, z którym chcemy być. Czyli osobę taką, która będzie takim odpowiednikiem dla nas, która będzie dopasowana powiedzmy w 95%. Zawsze te 5% może odbiegać od normy, która nie będzie tą doskonałością, chociaż każdy z nas jest doskonały, rzecz jasna, bo rodzimy się doskonali, tylko musimy znaleźć drugiego człowieka, który będzie to wszystko akceptował i będzie nas kochał takim, jakimi jesteśmy. Więc świadomość tego jest dla Was bardzo, bardzo ważna. Ważna jest też sytuacja, która jest związana z tym, jak rozmawiamy z takim człowiekiem. Czy się do niego otwieramy, czy jesteśmy bardzo zamknięci, czy pozwalamy mu wejść w swoje życie bardzo głęboko, czy tak samo staramy się mieć tajemnicę. Wszystko to jest zależne też od świadomości właśnie swojego własnego potencjału. Jeżeli potencjał jest duży, a jesteśmy tego świadomi, wtedy będziemy mogli łatwiej i szybciej nawiązać relacje z takim człowiekiem. Osoby świadome dużo szybciej się wiążą ze sobą, dużo łatwiej jest im porozumieć się, chociaż mogą być drobne niuanse, które ich różnią. Ale kiedy ta sytuacja już nastąpi, kiedy nastąpi to spotkanie, wtedy jesteśmy pewni, że to jest dokładnie ta osoba, jesteśmy pewni, że to już jest ten człowiek, który będzie z nami przez wiele, wiele lat. I otwieramy się na tego człowieka, oddając z siebie wszystko. Niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, oddajemy po prostu siebie całego, siebie całą w ręce takiej osoby. A wtedy następuje zrozumienie. Zaraz będzie pewnie pytanie, jak mamy to rozpoznać. Będziecie o tym wiedzieć od początku. Nie zauroczenie fizyczne, tylko sposób mówienia, sposób rozmowy, zainteresowania wspólne. To jest też ważna rzecz. Mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. Moja przyjaciółka, znajoma, powiedziałem kiedyś, jeżeli chcesz poznać człowieka, zabierz go na daleką wyprawę. Skąd to się bierze? To też jest kwestia świadomości oczywiście, dlatego że w tym momencie zobaczysz, jaki ten człowiek jest naprawdę. Bo przebywając w wielkim mieście na przykład, czy małym miasteczku, czy też w małej wiosce, niezależnie od wszystkiego, w którym miejscu mieszkamy, czujemy się dobrze na własnym gruncie. A jeżeli jedziemy gdzieś w nieznane, wtedy ten grunt się zmienia. Zmienia się sposób funkcjonowania takiego człowieka. Czy on będzie grymaszący, czy on będzie natrętny, czy on będzie lękliwy, bojaźliwy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko możemy rozpoznać. I wtedy nasza świadomość wzrasta, wiedza też na temat tego człowieka. Wtedy łatwiej jest zobaczyć, co się dzieje, ale za chwilę odpowiem, bo mamy kolejne wiadomości, więc piszcie, piszcie i dzwońcie, dzwońcie. Pyta się pani Magda, a to już patrzyłem. Anonimowo pyta się pewna pani. Dobrze. Co mnie czeka w miłości i w życiu? Moi drodzy, to jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej. Zadawajcie konkretniejsze pytania, bo w miłości i w życiu to są bardzo, bardzo ogólne pytania. Ja widzę tutaj u pani przede wszystkim to, że pani boi się mężczyzn. Nie wiem, do czego to zmierza i w jakim stopniu to wszystko funkcjonuje tutaj u pani. Natomiast widzę tutaj lęk przed skrzywdzeniem, przed zranieniem. Widzę też to, że została pani w swoim życiu dość mocno poraniona wcześniej. Więc stąd pewnie jest ta obawa. Jeżeli zacznie pani bardziej ufać sobie, to też zacznie pani ufać innym ludziom. I to zaufanie będzie pozwalało na to, żeby pani się
zaangażowała w jakąkolwiek relację. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ale mam połączenie. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Tak. Halo, dzień dobry. Tak, jestem na linii, tak. Jest pani na wizji, tak jest. Proszę słuchać w słuchawce, będzie tak prościej. Halo? Halo, halo. No właśnie, moi drodzy, jeżeli dzwonicie, a jesteście w tym momencie połączeni ze mną tutaj w studio, najprostszym rozwiązaniem jest przyciszyć wtedy telewizor po to, żeby słyszeć mnie w słuchawce, bo może być leciutkie opóźnienie programu względem tego, co tutaj jest, bo słyszycie dopiero po paru sekundach to, co się dzieje w odpowiedziach. Więc słuchajcie raczej w słuchawce, a będzie wtedy wam jaśniej i wyraźniej. O czym ja tutaj mówiłem? A właśnie, anonimowo się pytała tutaj pani, co w życiu? Moja droga, na zdrowie proszę zwrócić uwagę tutaj, żeby też pani patrzyła przede wszystkim na swój układ pokarmowy, bo mi się on pokazuje. Pokazują mi się też sprawy kobiece, które tutaj mogą pani doskwierać, ale również też niech pani zwróci uwagę na oczy. To są te rzeczy, które w tej chwili mogą gdzieś tam pani dokuczać. I dobrze byłoby, żeby to było pod nadzorem lekarskim, tak? Pod kontrolą lekarską, może bardziej w ten sposób bym to określił. I wtedy będzie pani się dużo lepiej żyło. I pokazuje mi się też to, że całkiem fajne pieniądze będą do pani przychodziły. Ma pani w ogóle możliwości do tego, żeby wygrywać w gry liczbowe, więc proszę stosować się do takich sytuacji, które będą panią tutaj też finansowo wspierać. Moi drodzy, dokładnie to, co wspomniałem wcześniej a propos świadomości, że warte jest to, żeby poznać drugiego człowieka na tyle, żeby można było się z nim związać. Jeżeli twoja świadomość jest większa, ale przychodzą kolejne wiadomości, więc będę na nie odpowiadał. A wy wybierajcie numer 700 788 400, gdzie będziecie mogli się do mnie tutaj dodzwonić, ale z zagranicy również są numery, które są pokazane na dole. No dobrze, mam kolejną wiadomość tutaj. Czy związek nie jest anonimowy? No dobrze. Czy związek z Katarzyną będzie na stałe? Czy mnie kocha i czy B? I tyle byłoby z tego. Ciekawy jestem, kto to pyta. Moi drodzy, tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo proszę o podawanie swoich imion, a dobrze byłoby też jeszcze podawać daty urodzenia. Będzie wtedy łatwiej wejść w tą energię, bo niestety czasami się zdarza tak, że samo imię nie wystarczy, jeżeli nie ma imię człowieka, który pisze. Więc poprosiłbym tutaj o wpisanie numeru, tylko swojej daty urodzenia i swojego imienia. Tak będzie prościej, więc gorąco serdecznie namawiam do tego, żeby właśnie w ten sposób to było. Ojej, no właśnie. Świadomość naszego życia. Świadomość relacji z drugim człowiekiem. Jeżeli jesteśmy bardzo uważni w naszej świadomości, ta relacja z drugim człowiekiem, ona będzie się coraz bardziej rozwijała. Przyglądajmy się temu. Zobaczcie, jak często po kilkunastu latach dziś zatracamy patrzenie, uważność na drugiego człowieka, bo przechodzimy wtedy w stan przyzwyczajenia. Na początku jest euforia, jest radość, jest zadowolenie, jest uśmiech. Wszystko się dzieje cudownie poprzez to właśnie zauroczenie. Później to zauroczenie mija. Zaczynamy się przyglądać temu człowiekowi i widząc w nim wady. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że one są, a kochamy go cały czas sercem w pełni, te wady nie będą miały dużego znaczenia. Tak jak powiedziałem wcześniej o wycieczce, żeby zabrać drugiego człowieka na wycieczkę po prostu i zobaczyć, jaki on jest w warunkach, w cudzysłowie oczywiście ekstremalnych, bo wszyscy w swoim środowisku zachowują się dobrze, cudownie, wspaniale. Zobaczcie sami, że bywa też tak, że w momencie, kiedy spotykamy kogoś i spotykamy się z nim w jakikolwiek sposób tak, żeby tylko raz na jakiś czas spędzamy z nim, powiedzmy, jeden dzień, czy ten wyjazd taki do hotelu wspólnie gdzieś tam nad morze i tak dalej, czy też w góry, no nie wiem, wszystko jedno, jakikolwiek wyjazd, to w tym momencie tego człowieka do końca nie poznajemy, bo on może się pokazywać w takim punkcie, że jest wszystko w porządku, że jest wszystko doskonale i nie zauważamy niczego.
Jeżeli jesteśmy bardzo uważni, jeżeli jesteśmy świadomi, wszystko, co będzie przychodziło do nas, związanego właśnie z tym człowiekiem, będzie się otwierało jak karty książki i będziemy mogli wszystko wyczytać. Ta świadomość powiększona, która tutaj u nas właśnie powinna zaistnieć, albo powinniśmy się przebudzić w tej większej świadomości, pozwala na to, że widzimy ludzi zupełnie w innej formie. Nie tylko to, co chcą pokazać, ale to, jakimi oni są. I to jest ważna rzecz, że jeżeli widzimy właśnie tą drugą naturę człowieka, tak, czyli ten dualizm taki, który i tak w większości, w 90% w nas jest, to ten dualizm, on się będzie cały czas gdzieś tam przewijał. Czasami są ludzie, którzy są aktorami we własnym życiu, czyli po prostu udają kogoś innego, a po dłuższym poznaniu, po dłuższym czasie, oni po prostu już przestają grać, przestają być... W cudzysłowie oczywiście są wartościowymi ludźmi jak najbardziej, tylko że przestają nam pasować. Nie układają się te puzzle już tak, jak być powinny. Nie układają się, bo przestają klocki do siebie pasować. Przestaje wszystko grać i nie daje nam to żadnej radości. Kiedy otwieramy się na drugiego człowieka i jesteśmy świadomi tego, że ktoś do nas przychodzi i w jakikolwiek sposób chce wejść do naszego życia, to czytajmy go właśnie tak jak tą otwartą księgę. Dajmy mu też świat swój własny w takiej formie, jakimi jesteśmy. Nie udawajmy nikogo. Nie musisz tego robić. Kompletnie tego nie musisz robić. Możesz być sobą, bo jeżeli ktoś pokocha cię takim, jakim jesteś, będzie cię kochał zacznie. Zawsze, a nie zacznie. No właśnie, ale przejdźmy do wiadomości. Czy mój partner do mnie wróci? Ja, Sylwia, urodzona w 80 roku, partner Daniel, urodzony w 84 roku. Pani Sylwio, z tego co widzę, jest jakiś powrót tutaj. Jest dość duża szansa na powrót. Widzę tutaj przede wszystkim coś takiego, jakiegoś mężczyznę, który będzie, może nie to, że go namawiał do powrotu, ale będzie mu pokazywał to, co stracił. Więc z tego, co przyglądam się temu, będzie pani bardzo, bardzo zadowolona, bo to może się objawić w niedługim czasie, bo to nawet do 2 miesięcy mniej więcej, to wasza relacja zostanie z powrotem nawiązana i ona będzie dość silna, stabilna. Z tego, co widzę, jak najbardziej tak. Więc serdecznie panią pozdrawiam i życzę wam udanego związku, bo to jest warte zachodu. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo gorąco pani Sylwio. Czy zmienię pracę w tym roku? Pyta się pan Marcin, urodzony w 84 roku. Panie Marcinie, powiem tak, pokazuje mi się tutaj wrzesień jako zmiana pracy, tylko że ta praca nie do końca będzie pana satysfakcjonowała. Będzie tutaj jeszcze jedna zmiana pracy, ale w przyszłym roku dopiero. Taka, która już naprawdę będzie tą radością, którą będzie pan chciał. Z miłą chęcią będzie pan ją wykonywał, oczywiście, tą pracę, która się pojawi w przyszłym roku. Teraz będzie zmiana pracy, bo to będą pociągały pana finanse, że będą one lepsze. Natomiast nie będzie zadowolenia z samego trybu pracy. Natomiast to, co się wydarzy w przyszłym roku, to rzeczywiście tak. Będzie zmiana pracy i finansowo będzie dobra i będzie pan lubił tę pracę wykonywać. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Czy mój partner Kamil jest wobec mnie uczciwy? Pyta się pani z 85 roku. Pani Ania. Pani Aniu, jest uczciwy. Ja nie widzę tutaj, żeby cokolwiek kręcił, cokolwiek zwodził panią. Nie, zupełnie nie. Widzę tylko to, że jesteście wobec siebie bardzo, bardzo wobec siebie przyjaźnie nastawieni. O tak bym to określił. On nie potrzebuje pani tracić, a pani nie potrzebuje tracić jego, więc szczerość, otwartość i prawdomówność jak najbardziej tutaj w waszej relacji jest. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. No dobrze, pyta się pani Ewa z 57 roku o pan Ryszard. No właśnie, 22.07. Czy on mnie kocha i czy będziemy w stałym związku? Pani Ewo, jest uczucie. Czy nie, mogę je nazwać miłością? Jeszcze w tej chwili chyba nie mogę jego nazwać miłością. Raczej takim uczuciem zauroczenia, byciem z kimś, radością, którą pani jemu daje, jak najbardziej tak. Natomiast czy będziecie w stałym związku?
to jeszcze chwilę potrwa. Nie wydarzy się to od razu, nie wydarzy się to na już, na teraz, natychmiast, ale to jeszcze chwilę potrwa. Natomiast tak, tak, pokazuje mi się stały związek za jakieś 2-3 lata. Wiem, to długo, ale warto jest być cierpliwym, żeby właśnie poznawać tę osobę, o czym mówiłem też wcześniej. Jak najbardziej tak. Pozdrawiam Pani Ewo bardzo, bardzo serdecznie. Anonimowo. Panie Rolandzie, witam serdecznie. Pyta się pewna pani, mam problem z gardłem i czy oczy i stopy. Najbardziej dokuczliwy problem. Proszę o pomoc. Moja droga, proszę spokojnie się skupić. Zaraz będziemy działać tutaj energetycznie na panią, żeby tutaj te sprawy u pani wesprzeć. Więc bardzo, bardzo proszę. Chwila oddechu i będziemy działać. Moja droga, przekaz energetyczny poszedł tutaj do pani. Proszę zobaczyć, jak się będzie pani czuła jutro, pojutrze mniej więcej. To już powinno bardzo ładnie, ta energia się tam u pani skrystalizować. Z tymi stopami powinno być dużo, dużo lepiej, więc oczami zresztą też, aczkolwiek na oczy się mniej działa, dlatego że to jest bardzo, bardzo wrażliwe miejsce w organizmie. Ale z gardłem jak najbardziej tak. Oczami i stopami tutaj też sobie poradzimy. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo gorąco. Witam, mam na imię Magda. Czy tu nie ma anonimowości? Nie ma. Mam na imię Magda, urodzona w 83 roku. Chciałabym kupić mieszkanie, które oglądałam. Czy to jest dobry czas? Czy to dobra decyzja i inwestycja? Pani Magdo, powiem pani tak, to mieszkanie się dość mocno pani spodobało, ale pokazuje mi się lepsze mieszkanie w tańszej cenie. Tak bym to określił. Czy to jest dobry czas? Na kupno mieszkania jak najbardziej tak, tylko że jeszcze nie w tej chwili. To jest dobry czas na to, żeby pani się dobrze rozejrzała, bo tutaj to widać takie rozglądanie się pani za mieszkaniami. Pojawią się jeszcze dwie oferty mieszkań. Pierwsza będzie dość blisko tego mieszkania, o które pani już oglądała, a druga pojawi się troszeczkę dalej, ale właśnie będzie mniej finansowa, a mieszkanie będzie bardziej świetliste, tak można byłoby określić, czyli bardziej takie energetyczne, dopasowane bardziej do pani. Czyli jeszcze dwie propozycje, ta druga będzie bardziej korzystna. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Dobrze, pytam się tutaj. Pan Grzegorz, 83 rok. Czy żona Anna wróci do mnie? Kto jest doradcą Anny? 84 rok. Panie Grzegorzu, powiem panu tak. Z tego, co ja tutaj widzę, pojawia mi się jakaś kobieta. Kobieta, której się pan podoba i dlatego ta kobieta troszeczkę mota w głowie pana żonie. Stąd to się wszystko bierze. Nie wiem, pokazuje mi się bardzo bliska osoba. Może to być siostra albo ktoś, bardzo dobra przyjaciółka, która w ten sposób właśnie postępuje. Zadał pan pytanie, czy wróci. Z tego co widać, jeżeli będzie pan, nie będzie, inaczej, jeżeli nie będzie pan taki natarczywy, a poprosi pan ją o spotkanie, o szczerą rozmowę i otwartość, która tutaj z pana będzie płynęła, będzie szczera, zobaczy pan, że zupełnie więcej pan zwojuje niż dotąd pan zrobił.
ale jak najbardziej tak, ja widzę wasz powrót, tylko tak jak mówię, w dużej otwartości, niech pan z nią rozmawia i szczerze podejdzie do całej sprawy. Pozdrawiam pana, panie Grzegorzu, bardzo serdecznie. Oj, oj, jaki długi. Dobrze, mąż, nie ma tutaj anonimowości, chyba nie. Mąż wyjechał w ubiegłym roku. Po prostu odszedł po 38 latach. Ja później zakochałam się w innym mężczyźnie, lecz on jest w związku. Jest o 10 lat młodszy. Czy będziemy razem? Jestem zodiakalnym bliźniakiem, a on baranem. Co mnie czeka? Ogólnie przyszłość. Kochani, to jest dokładnie to, o czym wspomniałem wcześniej. Na tego SMS-a proszę mi wybaczyć, ale nie bardzo jestem w stanie odpowiedzieć, że poznane są tylko i wyłącznie znaki zodiaku. Ciężko jest wejść w energię znaków zodiaku, jeżeli tutaj są właśnie napisane bez imion. Jeżeli ma pani ochotę, proszę napisać swoje imię, datę urodzenia i napisać w treści SMS-a anonimowo. Wtedy ja tego na pewno nie przeczytam, a będę wiedział, o co chodzi. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Pyta się pani Karolina, 92 rok. Czy moja córka przestanie tak często chorować? Pani Karolino, jak najbardziej tak. Tam proszę zwrócić uwagę na powietrze przede wszystkim, bo tutaj mi się pokazuje sytuacja powietrza. To jest z tym związane. Jeżeli to powietrze zacznie być w waszym mieszkaniu, w waszym domu filtrowane, w tym momencie te choroby przestaną mieć taką dokuczliwą formę, jak mają obecnie. Warto jest tutaj pomyśleć o jakichś filtrach, które moglibyście w domu mieć i nawilżaczach powietrza. Wtedy córka jak najbardziej będzie mniej chorowała. To jest rzeczywiście ewidentna sytuacja. Ja mogę wesprzeć troszkę pani córkę tutaj, więc proszę chwilę pomyśleć o niej, a będę przekazywał tutaj energię dla córki. Przekaz jak najbardziej tutaj pani Karolino poszedł. Córka powinna poczuć się lepiej w ciągu 2-3 dni mniej więcej. Niech pani zaobserwuje, jak to mniej więcej wygląda, ale już widać, że będzie dużo, dużo lepiej. Moi drodzy, 700-788-400 to jest numer tutaj do mnie do studia. Jeżeli macie ochotę ze mną porozmawiać, dowiedzieć się coś bardziej, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, wystarczy tylko wziąć telefon do ręki, wykręcić numer. Macie tak samo podane numery z Anglii, które się pokazują na dole ekranu, tutaj w tym miejscu, i z Niemiec. Stamtąd też się można dodzwonić, jeżeli nie śpicie, a macie ochotę ze mną porozmawiać na tematy waszego życia, czy też chęć przekazu energetycznego, żebyście się lepiej poczuli, bo może tydzień był cały stresowy, a mamy teraz weekend, to gorąco serdecznie zapraszam, więc do dzieła. A ja patrzę na kolejną wiadomość, anonimowo. Proszę o przekaz energetyczny na zdrowie dla wnuczka Wiktorka. Zatoki, oczy, serce. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Nie będę mówił kto, bo było anonimowo. No dobrze. Bardzo proszę tutaj dla Wiktorka, aż kula się przekręciła. Przekazujemy energię Wiktorowi, że na lepsze samopoczucie.
moja droga, przekaz poszedł, jak najbardziej tak, więc proszę obserwować, jak się będzie czuł tutaj Wiktor. Myślę, że powinno już być dużo, dużo lepiej. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam panią i oczywiście Wnusia również. Pyta się pani Marysia, urodzona 3.10.39, czy dostanę spadek? Pani Mario, powiem szczerze, ja nie widzę tutaj przy pani pieniędzy ze spadku. Raczej widzę te przychody takie stałe, które ma pani co miesięczne. Raczej pieniędzy ze spadku nie widzę, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Jak długo potrwa nasz związek? Aneta i Marek, czy dojdzie do ślubu, który ma się odbyć w tym roku, w sierpniu? Pozdrawiam, Aneta. Pani Aneto, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja widzę, że troszeczkę teraz zaczynacie się ze sobą sprzeczać o różne rzeczy, ale to się wszystko ułoży. Ja nie widzę tutaj większego problemu i większych trudności do tego, żeby do tego ślubu mogło dojść. Więc spokojnie, z uśmiechem na ustach, podejmujcie się działania tutaj bycia razem. Więc no cóż, bądźcie szczęśliwi, tyle mogę powiedzieć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam pani Aneto. No dobrze, patrzę, czy nie jest anonimowo. No nie. Czy zamieszkami z Jurkiem? Jurek 43, ja Teresa 49. Czy spotkam się z Grzegorzem? Co dalej z nami, Grzegorz? 66 rok. Znaczy ja powiem pani tak, co do pana Grzegorza, ja nie widzę tutaj waszego spotkania, żebyście się spotkali. Czy będzie pani mieszkała z Jurkiem? Z tego co widać, pani Teresko, tak, będzie tutaj jak najbardziej tak. Tyle tylko, że to będzie troszkę z opóźnieniem. Będzie to początek przyszłego roku dopiero. Na razie w tej chwili nie widać tutaj, żeby taka sytuacja miała miejsce. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Patrzę, czy nie jest anonimowo, ale nie jest. Ewa, 24, 57 rok i Marek, 57 rok. Czy on mnie kocha? Jaka będzie nasza przyszłość? Czy on ma jakieś problemy? A może ma inną kobietę? Czemu jest taki nerwowy? No i właśnie. Panie Wuniu, ten człowiek ma taki charakter po prostu. On jest taki nerwowy. To wszystko wyniósł z dzieciństwa niestety. I taka sytuacja no, będzie go dopadała co chwilę. Jemu wystarczy powiedzieć jedno słowo za dużo albo jedno słowo nie dopowiedzieć, więc ta nerwowość będzie mu się uruchamiała. Natomiast w momencie, kiedy zacznie pani rozmawiać z nim bardziej w sposób taki naturalny, taki swobodny, wtedy będzie pani miała dużo, dużo więcej radości w sobie i on zresztą też będzie spokojniejszy. Niech pani mu mówi o tym, że rozumie pani to, co się w nim dzieje i tak dalej, i tak dalej. Może nawet niech pani się bardziej dopytuje go, co się w tym momencie wydarzyło, żeby on mógł się wygadać. Jak wyrzuci z siebie to, co mu przeszkadza, będzie bardziej spokojny, bardziej opanowany. Więc tylko i wyłącznie w ten sposób może tutaj być. Czy ma inną kobietę? Nie widzę, żeby tutaj taka sytuacja miała miejsce. Czy on ma jakiś problem? Tak jak mówię, coś ma z przeszłości, bardzo mocno jakby z dzieciństwa wyniesiona sytuacja, która jest związana z ojcem, bo to on nie dał mu być sobą, tak? Tak bym to określił. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Anonimowo pyta się pani o pewnego pana. Czy zależy na naszej znajomości, czy mamy szansę na prywatne relacje? Jeśli tak, to mniej więcej kiedy? Proszę tylko o prawdę. Dzięki bardzo i pozdrawiam cieplutko. Moja droga, raczej tego nie widzę. Żeby tu były prywatne znajomości, raczej tego nie widzę. Prywatne relacje. Możecie się przyjaźnić. Tak to może być. Czy bliżej będzie? Nie widzę, żeby taka sytuacja miała miejsce. Jest pani nim zachwycona. Jest to też wymienne, czyli panią też jest zachwycony, natomiast coś was tutaj będzie mocno dzieliło i nie pozwalało na to, żebyście mogli wejść w bliższe relacje ze sobą, więc tu przede wszystkim o to chodzi.
No i należałoby to pozostawić takiemu biegowi wydarzeń, jaki jest w chwili obecnej, bo tutaj ani pani, ani on niczego nie przyspieszy. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Pyta się pani Halinka, nie jest anonimowy, nie jest. Z 54 roku, czy sprzedam dom, zmienimy miasto, miejsce zamieszkania, czy syn Kamil, 85 rok, założy rodzinę? Pani Halinko, z tego co ja tutaj widzę, dom może się sprzedać jeszcze w maju, jeżeli będziecie tylko mieli ochotę. Tam stamtąd musicie pomyśleć o tym, żeby tą energię, która tam jest, żeby jakby wyobrazić sobie, że ten dom już jest w rękach innego właściciela. Jeżeli będziecie mieli ochotę, jak najbardziej tak. Czy zmiana miasta? Nie widzę, żeby tutaj miała nastąpić. Raczej widzę to, że będziecie mieszkać w tym samym mieście, tylko trochę w innym miejscu. To jest jakby druga sprawa. A trzecią sprawą, czy Kamil założy rodzinę? Nie spieszno mu. Pani Halinko, kompletnie nie spieszno mu jest do zakładania rodziny. Więc dać mu trzeba czas. Czy wcześniej, czy później może tak być? Na razie w tej chwili tego nie widać zupełnie, żeby miał chęć do zakładania. Przed nim raczej widać działanie w sensie zdobycia pieniędzy, zrobienia kariery, dopiero wtedy działanie, które jest związane z zakładaniem rodziny. Nie wcześniej. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Proszę o oczyszczenie mnie z problemu alkoholu. Pan Tomasz. No dobrze. Panie Tomku, proszę spróbować spokojnie usiąść i oddychać. Postaram się zrobić wszystko, żeby panu pomóc. Panie Tomaszu, przekaz jak najbardziej poszedł. Postarałem się tutaj trafić w takie miejsce, które będzie troszeczkę panu obrzydzało ten alkohol, ale to jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest jeszcze to, żeby pan miał świadomość tego, żeby postawić sprawę jasno. Tupnąć nogą, zebrać się w sobie i powiedzieć, że nie potrzebuje pan tego do życia. Tutaj więcej wiary w siebie przede wszystkim jest panu bardzo, bardzo potrzebne. Takiego docenienia przez środowisko. Jeżeli będzie pan doceniony, alkohol nie będzie miał większego dla pana znaczenia, bo wtedy przejdzie pan w stan działania, a nie spożywania. Pozdrawiam pana bardzo, bardzo gorąco. No dobrze, moi drodzy, myślę, że za chwileczkę będziemy schodzili na krótką przerwę. Jeżeli to się wydarzy, po krótkiej przerwie oczywiście rzecz jasna będę mógł wam odpowiedzieć na SMS-y, a wy możecie cały czas dzwonić tutaj do naszych wróżek i wróżki będą odpowiadały na wasze pytania. Jeżeli będziecie potrzebować energii, cały czas jestem do waszej dyspozycji. Kryształ górski, który mam, służy właśnie do tego, żeby ta energia przeszła szybciej do was. Także pomyślcie w krótkiej przerwie i będziemy mogli dalej pracować. A teraz do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
Witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Nazywam się Roland. Dla tych, którzy dopiero co do nas dołączyli, więc jeżeli macie ochotę, macie pytania do mnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zadzwonić. I linia z Niemiec, wiadomo, tutaj jest 0900 55 44 88 44, to jest linia z Niemiec. Jest również linia z Anglii, pod którą możecie wybierać ten numer i dzwonić do mnie też właśnie z Wielkiej Brytanii, z Anglii. 09 07 004 0071. Tych zer tam mnóstwo jest, ale warto jest wykręcić, jeżeli macie ochotę się połączyć tutaj ze mną w studio, więc gorąco serdecznie zapraszam. Jestem do Waszej dyspozycji, jeżeli potrzebujecie przekazu energetycznego, bo zajmuję się też bioenergoterapią. Dla tych, którzy właśnie przed chwilą zaczęli nas oglądać, to jestem do Waszej dyspozycji. Tak samo dla tych, którzy mają ochotę zadzwonić z Polski, też jest numer bardzo, bardzo prosty, czyli 700 788 400. To jest ten numer, który Ciebie prowadzi prosto tutaj do mnie do studia. I nie masz powodów do tego, żeby się krępować. Możesz ze mną śmiało porozmawiać. Moi drodzy, ale odpowiem jeszcze na tego SMS-a, którego dostałem tutaj wcześniej, przed krótką przerwą, więc odpowiem na niego. Pani Ola, nie jest napisane, że jest anonimowy SMS, więc przeczytam wszystko. 70 roku. Zna Tomka, 71. I Hieronima. Hirona. No dobrze, Hirona 73. Czy któryś z nich, czy ktoś inny? Pani Olu, powiem pani tak. Pokazuje mi się tutaj pan Tomek. Pan Tomek mi się pokazuje jako osoba taka właśnie, która może być blisko pani. Może być ktoś, kto da pani naprawdę dużo zadowolenia, radości. Tylko trzeba będzie zwracać uwagę na to, że pan Tomasz ma pewnego rodzaju taką przypadłość. Może nie mówię tutaj o czymś złym, zupełnie nie. Czasami bywa bardzo wybuchowy, ale taka wybuchowość przy pani osobie, która tutaj patrzy po pani energetyce, że ona będzie się stabilizowała. Więc ten człowiek jak najbardziej tak. Może być pani zadowolona z relacji właśnie z panem Tomaszem. Ten drugi człowiek też jest bardzo przyjazny, natomiast no, bardziej jako kumpel, jako przyjaciel, niż właśnie osoba na bliższą relację. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Pani Adrianna, czy Łukasz urodzony w 92, a no właśnie, dobra, nieważne, upora się z sytuacją majątkową? Trzeba pisać na początku, moja droga. No dobrze. Powiem pani tak, dość trudno będzie mu to zrobić, dlatego że tutaj jest dość sporo zamieszania przy tej całej sytuacji. Tam sporo czasu upłynie, zanim on się upora. W gruncie rzeczy tak, tylko że to będzie długo, długoterminowe, długo to będzie trwało. Więc raczej tutaj widzę sytuację taką, że będzie dochodziło do uporania się z tą właśnie sytuacją. Natomiast przez długi, długi okres jeszcze nic takiego się nie wydarzy. Wiem, że tutaj mogę nie mówić za dużo konkretów, natomiast widać to, że to jeszcze do 2-3 lat może potrwać. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Patrzę na kolejnego SMS-a. Aha, no dobrze. 64 rocznik, Weronika, wdowa. Jak w miłości i finansach? Pani Weroniko, wyglądają finanse u pani całkiem nieźle. Ja nie widzę tutaj, żeby były jakieś zatrzymania albo jakieś trudności i problemy finansowe. Raczej widzę sytuację taką, że będzie pani bardzo zadowoloną osobą po maju tego roku. Czyli mamy teraz kwiecień, zaraz przychodzi maj, już od czerwca zaczyna się pani dużo, dużo ciekawszych rzeczy dziać w pani życiu. Zaczyna się pani otwierać na ludzi, zaczyna pani więcej wychodzić, mieć więcej radości w sobie. Jakaś kobieta mi się tutaj przy pani pokazuje, być może to jest koleżanka, która będzie panią wyciągała gdzieś, tak? Albo pójdźmy do teatru, albo pójdźmy do kina, będzie pani bardziej towarzysko w tym momencie postępować. I tutaj pojawia się mężczyzna, taki bardzo przyjemny i przyjazny w jednym. Więc może być pani spokojna o to, że długo pani sama nie będzie. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie.
Dobrze. Proszę o anonimowość. Czy pan do mnie wróci? Jeśli tak, to kiedy? Się pyta pani. Mhm. No właśnie. Moi drodzy, jesteście bardzo, bardzo młodymi ludźmi, więc tutaj z tego, co widać, no będą jakieś tam niestety komplikacje z tym powrotem. Widać tutaj raczej jego szukanie czegoś innego. Tak to bym określił. Niekoniecznie widać tutaj, żeby był powrót. Raczej spotkania się, tak jak już kiedyś w którymś z SMS-ów wcześniejszych odpowiedziałem, raczej spotkania się takie poniekąd, raz na jakiś czas i to też w większym towarzystwie. Wtedy tak, ale czy wrócicie do siebie? Raczej tego nie widzę. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Dobrze. Dobrze, anonimowo. Powiedziano mi, że jestem obserwowana przez mężczyznę. Czy to prawda? Kto to? Czy znam? Dziękuję, pozdrawiam. Pyta się pewna pani 61. rocznika. Moja droga, czy to prawda? Tak, jest to człowiek, który może być związany z pani pracą. Obserwowana w tym dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Nie w tym złym, tylko w tym dobrym tego słowa znaczeniu. To jest osoba, która nie jest do pani źle nastawiona. Przygląda się pani, dlatego że fizyczność pani jemu bardzo odpowiada. To jest tylko i wyłącznie ta sytuacja. Nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, żeby tak było. Czy zna pani? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej pani zna tego człowieka, więc spokojnie, śmiało i otwarcie może pani tutaj nawiązać z tym człowiekiem. To znaczy inaczej, powiem tak. Rozmawiała już pani z nim niejednokrotnie, więc tutaj może pani spokojnie jakby tą znajomość kontynuować. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny SMS anonimowy. Na co mój mąż zaciąga kredyty? Jak bardzo jest zadłużony? Czy ma tak zwane drugie życie? To jest kobietę i dziecko. Pyta się pewna pani o pewnego pana, którego zresztą imienia nie wymieniła, tylko powiedziała, że to jest mąż. Moja droga, drugiego dna tutaj ja nie widzę, żeby on miał. A proszę uważać przede wszystkim u męża na to, że może mieć problem z hazardem. Stąd są te kredyty, bo to mi się właśnie pokazało. Natomiast ja nie widzę, żeby jego życie miało drugie dno. O tak bym to określił. Raczej widzę to, że ma pojedyncze dno i nie ma powodów do tego, żeby tutaj się stresować. Tylko musiałby się poddać leczeniu i to jest dokładnie to. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Pan Mariusz, 76. rocznik. Panie Rolandzie, proszę o oczyszczenie i przekaz energetyczny. Wzrok, ręce, nogi. Dziękuję. Dobrze, panie Mariuszu. Bardzo proszę w tym momencie spokojnie zrelaksować się, usiąść i przekaz oczywiście będzie do pana płynął. Sekundę, najpierw oczyszczenie. Proszę się odprężyć i zrelaksować.
Panie Mariuszu, przekaz jak najbardziej tutaj do Pana poszedł. Proszę spokojnie zaobserwować swój organizm, tak jak już wspomniałem wcześniej, w ciągu 2-3 dni mniej więcej. Zdrowie powinno się poprawiać i powinno nastąpić lepsze samopoczucie Pana. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Moi drodzy, 700-788-400 to numer telefonu do mnie. Mam ochotę z kimś porozmawiać w tej chwili. Wiem, że już jest późno, wiem, że jest weekend, ja to wszystko rozumiem, ale część z Państwa na pewno jeszcze nie śpi, a fajnie byłoby kogoś usłyszeć w słuchawce. Więc gorąco serdecznie zapraszam. Wiem, że piszecie wiadomości, cały czas na nie odpowiadam. Może za chwilkę będzie tak, że będę mógł z kimś porozmawiać. Jeżeli tak, to bardzo chętnie. Może być telefon z Polski, może być telefon z Anglii, z Niemiec. Wszystko jest napisane tutaj u dołu, więc gorąco serdecznie zapraszam, a ja odpowiadam na kolejnego SMS-ka. Dobrze. Nie jest anonimowo? Jest. Jednak dobrze, że przeczytałem. Czy pani 97 roku ułoży sobie sprawy sercowe, czy teraźniejszy związek ma przyszłość, czy poprzedni związek pójdzie w niepamięć, czy będę szczęśliwa? Moja droga, powiem tak, niektórzy odpowiedzieliby tak, wszystko zależy od pani, a ja odpowiem tak, że wszystko jest tak, jak być powinno. Ten poprzedni związek nie był dość mocno udany, natomiast odpowiem zaraz, bo mam połączenie. Halo, halo, dobry wieczór, dobry dzień dobry. Dobry wieczór, Julia moje imię. Chciałam zapytać o swojego wnuczka Roberta, urodzonego 2 kwietnia 2001 roku. Drugi kwiecień, proszę, tak? Proszę o oczyszczenie. Którego roku, pani Julio? 2001. Tak, i proszę o oczyszczenie i o wyjście z wagaństwa. Dobrze, już patrzymy. I ogólnie proszę powiedzieć, jaki to charakter? No, charakter bardzo silny przede wszystkim. Taki trochę, powiedziałbym, pani Julio, może to zabrzmi dość dziwnie, ale to taki trochę cwaniaczek jest. Taki człowiek, który bardzo mocno obserwuje, tak? Bardzo mocno się przygląda wielu rzeczom. On mało mówi. Jeżeli mówi, to mówi już dopiero wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia. Dość silny człowiek. On będzie miał, ma taką w ogóle tendencję do tego, żeby pracować komputerowo, tak bym to określił, tak? Bardzo fajna osoba przede wszystkim. Pani Julio, proszę pomyśleć mocno o Robercie, dobrze? Tak. I w tym momencie będziemy działać. Dobrze, dziękuję. Dla pani Julio, też ta energia płynie oczywiście, tak żeby była przez panią do Roberta. Coś się zmienia, niech pani powie. Oj, uciekła nam pani Julia. Przekaz w pani Julio poszedł do Roberta, jak najbardziej tak. Tutaj na poprawę stanu zdrowia, po to, żeby tutaj też się zaczął lepiej czuć. Proszę zaobserwować oczywiście Roberta w ciągu najbliższych kilku dni, tak jak mówię, bo ta energia się układa różnie u każdego. Tak, niektórzy czują ją od razu, niektórzy ją czują po jednym dniu, a czasami się zdarza tak, że mogą nie odczuwać, a jednocześnie zmiany następują. Więc proszę to po prostu zaobserwować. Wszystkiego dobrego pani Julio, pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Dokładnie wracam do SMS-ka. Oczywiście, tak właśnie uczynię. Czy ułoży sobie sprawy sercowe, teraźniejszy związek ma przyszłość, czy poprzedni związek pójdzie w niepamięć, czy będę szczęśliwa? Powiem tak, jak najbardziej będzie pani szczęśliwa. Tutaj troszeczkę tak widzę po pani, że
Nie chce pani za bardzo wchodzić w relacje z mężczyznami, bo tutaj pokazuje mi się coś takiego jakby zatrzymanie. Takie staniecie w jednym miejscu i przyglądanie się tylko z oporem w stosunku do życia. Natomiast będzie to wszystko się zmieniało wkrótce, bo będzie pani coraz bardziej dorastać, tak bym to określił. Jest pani młodą osobą, będzie pani coraz bardziej dorastała i zupełnie inne priorytety w życiu się dla pani będą liczyły. Czy będzie pani szczęśliwa? Z całą pewnością tak. Proszę otworzyć przede wszystkim swoje serce na drugiego człowieka, bo tutaj widać to, że w tej chwili jest pani zamknięta z racji rodzinnych, które gdzieś mocno panią dotknęły w poprzednim czasie, przez te ostatnie kilka lat. Natomiast teraz będzie to się zmieniało. Tak jak mówię, w niedługim czasie zacznie się to zmieniać. Inaczej będzie pani patrzyła na świat. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Proszę o przekaz energetyczny dla zdrowia, dla córki. Tutaj mamy imię, ale nie podamy. Serce, układ krążenia, zatoki i oczy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No dobrze, moja droga. Nie ma najmniejszego problemu. Widzę, że dzisiaj obsługujemy całą rodzinę, więc nie ma sprawy. Działamy w takim razie na przekaz dla córki. A wy już możecie wybierać numer telefonu 700 788 400. Przekaz poszedł, ale mam połączenie. Halo, halo, witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, z kim mam przyjemność? Mira. Jeszcze raz poproszę. Mirea. Lirea, okej. Poproszę o datę urodzenia. 24 sierpnia 79. 24. 08-79. Jak mogę pomóc? Chciałbym się dowiedzieć, czy czeka mnie coś fajnego w najbliższej przyszłości. No dobrze, zaraz coś tutaj sprawdzimy, moja droga. Z tego co widać, ja powiem pani jedną rzecz. Z tego co widać, jakiś wyjazd się pani szykuje. Czy to jest wypoczynkowy bardziej mi się tutaj pokazuje niż zawodowy, tak? W ten sposób, tylko że to jest końcówka maja, początek czerwca. Będzie pani jechała z jakimś mężczyzną, bo to mi się też pokazało w ten sposób. I to będzie dla pani taka, może nie powiem do końca, że podróż życia, ale taka podróż, która będzie panią fascynowała. Do tego miejsca będzie pani dość często wracała. Halo? No tak, słucham. Dokładnie tak. Pokazuje mi się sprawy finansowe albo coś w tym stylu? Chciałaby się pani dowiedzieć o swoje sprawy finansowe, tak? One są całkiem niezłe. One są całkiem niezłe, ale będą się jeszcze poprawiały z tego, co tutaj widać, więc spokojnie na ten wyjazd też pieniądze będzie pani miała. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życząc. Oczywiście. Moi drodzy, zapraszam gorąco. 7464, wpisujesz moc i wysyłasz wiadomość tutaj do mnie. Albo wpisujesz 92 544, wpisujesz również moc i ten SMS na pewno trafia tutaj do studia. Bądź też wybierasz numer 700 788 400 i pod ten numer, jeżeli wystukasz go na klawiaturze swojego telefonu,
na pewno też będziesz mógł się tutaj do mnie dodzwonić. Więc gorąco serdecznie zapraszam. Tak jak macie Państwo możliwości, to oczywiście i z Anglii, i z Niemiec też numery telefonów są podawane. A ja przechodzę do kolejnych wiadomości SMS-owych. No właśnie, tutaj było to. Przekaz jak najbardziej poszedł dla tej pani. Proszę anonimowo. Pyta się pani z 66 roku, co myśli o mnie pan? No właśnie. Moja droga, powiem tak. Pokazuje mi się ten pan jako osoba takiego, przepraszam, że to powiem, może to dziwnie zabrzmi, ale jako osoba takiego podrywacza, takiego troszeczkę macho, tak bym to określił. Taki człowiek, który jest zdobywcą. W momencie, kiedy pani ulegnie temu człowiekowi, to zdobywanie przestanie mu się podobać. To jest taki trochę myśliwy. Jak upoluje zwierzynę, to w tym momencie sobie odpuszcza, bo już się nasyci. I później szuka kolejnej zwierzyny, tak? Nie mówię ofiary, ale kolejnej zwierzyny. Co on myśli? Myśli, że pani jest bardzo przyjemną, bardzo przyjazną i bardzo ciepłą osobą, aczkolwiek wiedzącą, czego od życia chce. Więc tutaj takie właśnie myślenie jest tego pana na pani temat. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie oczywiście. Moi drodzy, znowu po raz kolejny z prośbą się zgłaszałem już wcześniej, teraz powtórzę to po raz kolejny. Piszcie proszę daty, imiona i daty urodzin, bo to jest najprościej wtedy wejść w tą energię. Najszybciej można się połączyć z wami, żeby było wiadomo, o co chodzi i jak będzie wyglądała wasza przyszłość. Te daty są po prostu niezbędne. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dat nie napisali, ale będę tutaj starał się odpowiadać na te pytania. Bo pytanie jest takie, czy Agnieszka do mnie wróci? Jeśli tak, to kiedy? Pyta się Marek. Panie Marku, powiem tak, powrót pani Agnieszki raczej tutaj jest niewidoczny, zupełnie nie. Raczej widać sytuację, że wasze drogi kompletnie się rozeszły. Jeżeli już będziecie mieli jakiekolwiek sprawy wspólne, to tylko znajomych. Nic oprócz tego tutaj nie widzę. Przykro mi z tego powodu, że taką sytuację panu przedstawiam, ale niestety tak to dokładnie wygląda. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Patrzę, czy nie jest anonimowy. Spokojnie, zobacz. Dobrze, pyta się pani Jagoda z 2000 roku. Oskar też z 2000. Czy mój związek z Oskarem przetrwa i będzie wyglądał? Jak będzie wyglądał? Pani Agodo, powiem pani tak. Dużo będzie nerwowości przede wszystkim w tej relacji. Będziecie mieli sporo napięć spowodowanych też tym, co się dzieje tutaj wokół was, czyli waszymi znajomymi, waszymi koleżankami, kolegami itd., itd. Bo widzę tutaj między wami zazdrość, tak? Czyli pan Oskar będzie zazdrosny o panią, pani będzie o niego, będziecie robić sobie wyrzuty, to będzie wspólne jakieś takie działanie. Widać, że to jest dość mocna, taka bardzo ognista relacja, więc jeżeli macie mieć do siebie zaufania, to w tym momencie, jeżeli macie ochotę wobec siebie mieć trochę więcej zaufania, to z całą pewnością będzie ta relacja trwała. Natomiast w tej chwili tego zaufania nie ma. Zdobądźcie troszkę więcej, pani Agodo, zaufania do siebie z panem Oskarem, a rzeczywiście to wszystko fajnie przetrwa. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, za chwileczkę TVN 7 będziemy się przełączać. Dokładnie, będziemy się przełączać inaczej. Będzie kończyć program, będziemy się żegnać w TVN 7 i będziemy się przełączać na TVN. Jeżeli macie Państwo ochotę kontynuować dalej oglądanie naszego programu, to oczywiście przełączcie się na, już teraz dokładnie, na TVN. Więc gorąco i serdecznie zapraszam. Dobrze, ja przechodzę do kolejnych wiadomości. Pani Wiola patrzy tutaj, co jest napisane. Oczyszczenie, przekaz energetyczny dla córki, stres i tarczyca. No dobrze. Pani Wioletta, 78 rok. Panie Rolandzie, proszę o oczyszczenie i przekaz energetyczny dla córki. Wzrok, stres, tarczyca. Dziękuję, Marianna. A, tu córka jest. No dobrze. Wioletta, 78 rok. No dobrze. No dobrze, pani Marianno. Przekazujemy córce energię. Bardzo proszę.
Niech pani się skupi na córce i będziemy działać. Przekaz poszedł. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie, pani Marianno, tutaj do pani Violetty. Moi drodzy, tak jak już wspomniałem wcześniej, za chwileczkę kończy się tutaj program w TVN7 i przełączcie się, jeżeli macie ochotę kontynuować dalej ze mną tą podróż, na TVN. Po prostu za parę minutek będziemy się z widzami TVN7 żegnać, a wy możecie nadal wybierać numery 700. 788-400 i tutaj możecie mnie pod tym numerem zastać. Fajnie byłoby znowu z kimś porozmawiać. Jeżeli macie ochotę zadzwonić z Niemiec, to właśnie numer się pokazał teraz w tej chwili. 0900-55-44-88-44 i numer angielski też się wyświetli za chwilkę. Możecie pisać również wiadomości, a wiem, że już numer doskonale znacie, czyli na przykład moc 92-544 albo moc 74-64. No właśnie, przejdźmy do kolejnych wiadomości SMS-owych. Pani Jagoda, pani Viola tutaj już było. Anonimowo pyta się pewna pani z 57 roku. Proszę o oczuła, czyli oczyszczenie pewnie aury. No dobrze. Pani, moja droga, no chciałem powiedzieć już imię zdradzić. Nie uda się tak łatwo. Bardzo proszę. Proszę się skupić i robimy zabieg. Moja droga, przekaz jak najbardziej poszedł. Proszę obserwować. Oczyszczenie tutaj zostało dokonane, więc myślę, że powinna się pani jutro już lepiej poczuć. Tak jak dzisiaj po samym oczyszczeniu będzie się pani na pewno lepiej spać. Bo tutaj widać jakieś problemy ze snem, problemy ze stawami. To jest dokładnie to i na to właśnie została też wysłana energia. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Patrzymy na kolejny SMS. Nie ma tutaj anonimowo? No nie ma. Dobrze. Pani Weronika z 56 roku. Mam problem ze zdrowiem. Kolana, nogi, astma, oczy. Pozdrawiam i dziękuję. Powracam. A no właśnie, tutaj pani Weronika powróciła. Moi drodzy, pani Weroniko, proszę spokojnie tutaj się odprężyć. Mamy jeszcze chwilę czasu, żeby tutaj zrobić pani przekaz, więc bardzo, bardzo proszę.
Pani Weroniko, przekaz poszedł. Pozdrawiam Panią bardzo, bardzo serdecznie. I tak jak zawsze powtarzam, proszę obserwować siebie tutaj w ciągu najbliższych kilku dni, żeby Pani widziała po prostu, jakie będą, jaki przekaz będzie przynosił zmiany. Moi drodzy, mamy jeszcze dwie minutki w TVN7. Oczywiście TVN będzie trwać nadal. Więc jeżeli macie ochotę kontynuować program, posłuchać tego, o czym będę mówił, czy jak odpowiadam na wasze pytania, to przełączcie się właśnie na TVN. A my z TVN7 za te dwie minuty niecałe już będziemy znikali i będziemy się przełączali na tamten program i tam będzie kontynuacja. Spróbuję jeszcze zobaczyć, co jest w kolejnym SMS-ie, ale podejrzewam, że już będę mógł odpowiedzieć na te następne wiadomości po krótkiej przerwie. Więc moi drodzy, dobrze, to jeszcze chwilę wrócę do tematu. Jeżeli macie ochotę swoją świadomość poszerzać, musicie być uważni. Przede wszystkim to jest to. Uważność powoduje to, że twoje własne działania, które wynikają z ciebie, będą coraz bardziej się otwierały. One będą coraz bardziej konkretne, coraz mocniej będziesz wchodził w to życie, coraz więcej będziesz widział, obserwował. Ta uważność w świadomości jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Dokładnie tak, bez tego życie nie funkcjonuje. Życie funkcjonuje w tym momencie, jakbyś się cofał i szedł do przodu, i cofał i szedł do przodu. A tu chodzi o to, żeby po schodach cały czas wzrastać. Nie tylko i wyłącznie stać w miejscu i tupać nogami, że coś się nie udaje, że coś nie wychodzi. No dobrze, będziemy kontynuować po krótkiej przerwie, więc gorąco i serdecznie Was zapraszam na przerwę, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.
Witajcie, witajcie, witajcie. Nie śpimy, nie śpimy, nie śpimy. Pora jest taka, jaka jest. Oczywiście już jest późno, bo to już jest po czwartej. Ale cóż, ja jestem do waszej dyspozycji. 700, 780, 811. No proszę bardzo, jeżeli macie ochotę, to dzwońcie, jak najbardziej tak. Mamy ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Nie wiem, kiedy teraz będziemy mogli się zobaczyć, więc korzystajcie z tego jak najbardziej. Cały czas po tej stronie, już teraz pamiętam, którą rękę mam pokazać, żeby nie pokazać księżyca, tak jak tutaj, są doradcy poza wizją. I tam możecie z nimi porozmawiać sobie anonimowo, na spokojnie, po cichutku, bez żadnych tam takich różnych dziwnych rzeczy. A jeżeli macie ochotę ze mną rozmawiać, no to nie bójcie się mnie, naprawdę. No nie jestem chyba aż taki straszny, no. Bo mam wrażenie, jakbyście się mnie bali po prostu tutaj, a nie ma powodów do tego. To, że widzę, no to w porządku, ale to, że mógł wam pomóc, to jest też drugie w porządku, więc śmiało wybierajcie numer telefonu. Jesteśmy teraz już tylko z widzami TVN, więc do dzieła. A ja będę odpowiadał na kolejne wasze wiadomości, bo jest ich sporo, więc uwaga, czytam kolejną wiadomość, kolejnego SMS-a. Pani Iwona, 60, patrzę, czy nie ma tutaj, nie ma, dobra. Pani Iwona, 60 roku i pan Rafał, 72. Czy mamy szansę na długi związek, pomimo dużej różnicy wieku? Co w naszych finansach? Pozdrawiam serdecznie, Iwona. Panie Iwono, no świetny związek, bardzo fajna relacja, naprawdę. Jesteście ludźmi, którzy możecie zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele w swoim życiu. Tylko tyle, że troszeczkę w tej chwili jakby troszkę wam przygasło to takie pragnienie działania. Chociaż jesteście dla siebie bardzo, bardzo przyjaźnie nastawieni, bardzo dobrze się dogadujecie. Teraz troszeczkę to przysiadło, ale znowu wrócą te lepsze czasy, więc może być pani spokojna. Tutaj ja nie widzę, żeby różnica wieku stanowiła problem w tym momencie, więc spokojnie bierzcie się do działania, bierzcie się do dzieła. Co w waszych finansach? Nie wygląda to źle. Widać troszeczkę jakby zaburzenie finansowe u pana Rafała, natomiast jesteście w stanie naprawdę dźwignąć to i to bardzo, bardzo szybko. On powinien trochę więcej pracy w to włożyć, panie Rafale, trochę więcej pracy włożyć w działanie i w tym momencie też finanse będą wam się poprawiały. Gratuluję takiego związku, naprawdę bardzo fajny, bardzo ciepły, bardzo przyjazny związek i dla ludzi również. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pyta się pani Grażynka, urodzona w 52 roku, czy i kiedy spotkam mężczyznę na swojej drodze i czy będziemy szczęśliwi? O, widzicie moi drodzy, takie pytania lubię i to mi się bardzo podoba. To jak najbardziej tak. Pani Grażynko, na pani drodze już pojawił się człowiek. Najprawdopodobniej jest to osoba z przeszłości. Już niejednokrotnie pani miała z nim do czynienia, tylko tak do końca nie zauważa go pani, mówiąc szczerze. Jeżeli pani troszeczkę wytęży wzrok, będzie miała troszkę więcej uważności, to i ten człowiek będzie mógł się pani bardziej objawić. To jest człowiek troszkę wycofany w chwili obecnej, odrobinę młodszy od pani, ale jest bardzo, bardzo sympatycznym człowiekiem. Już się pojawił. Czy będziecie szczęśliwi? Tak, jak najbardziej tak. Nie widzę tutaj nawet, żeby były jakiekolwiek warunki, bo czasami się zdarza, że pod warunkiem tego, że coś tam, a u was nie będzie takich warunków, bo dogadacie się od razu i będzie bardzo miło i sympatycznie. Dogadacie w sensie relacji w związku, no bo tego człowieka już pani zna. Pozdrawiam panią bardzo gorąco. Patrzę, czy nie jest znowu anonimowy. No dobrze. Pani Kasia, urodzona 69 rok. Pytam o sprawy sercowe i finansowe. Proszę o czyszczenie energii. Dobra. Pani Kasiu, teraz zrobimy to trochę inaczej. Na dwie świece pojadę. Dobra? I uwaga. Widzicie sami, płomienie się ruszają, czyli jest to żywa świeca. Bardzo proszę, przekaz dla pani Kasiu. Zaraz dopowiem oczywiście tutaj na to pani pytanie. Serce ma pani zdrowe, więc spokojnie. Pani Kasiu, pokazuje mi się jakieś zaburzenie finansowe u pani. Jakiś taki problem z pieniędzmi, które nie są płynne. Nie jest płynne, tak? Finanse u pani. A one mogą przychodzić i odchodzić, przychodzić i odchodzić. Najlepszy moment dla pani będzie we wrześniu, kiedy te finanse już zaczną być stałe. Takie powiedzmy
jednostajne i całkiem niezłe, powiedziałbym. Nie to, że duże, ale takie normalne. Normalne, takie na normalne życie, normalne przetrwanie, jak najbardziej tak. Pani jest osobą taką bardzo otwartą na ludzi, więc i tutaj te sprawy sercowe też się będą gdzieś otwierały. Pojawia mi się mężczyzna, który jest związany z pani pracą. Ciężko mi jest tu określić dokładnie tego człowieka, natomiast jest to osoba związana z pani pracą, która się w niedługim czasie objawi, bo pokazuje mi się czerwiec. Więc tutaj to powinno nastąpić. Proszę mieć tylko oczy szeroko otwarte. Oczyszczenie z energii i zharmonizowanie. Pani Kasiu, dobry będzie sen. Naprawdę będzie dobry. Pozdrawiam Panią bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, pokazują się cały czas to, co mówiłem, numery na dole. Nie bójcie się do mnie zadzwonić. Naprawdę, ja nie gryzę, a zwłaszcza przez ekran telewizora. Czy też komputera, czy też telefonu, bo możecie i tak te programy nasze oglądać. Więc śmiało. Dobrze, pani Ewa z 60 roku. Proszę o oczyszczenie i zdrowie i finanse. O, proszę. Zdrowie i finanse. Oczyszczenie. Dobrze. Panie Ewuniu, proszę spokojnie usiąść, odprężyć się, zrelaksować, a przekaz płynie do pani. Pojawia mi się pani Ewo, pani pierwsza rzecz, która mi się pokazała na samej górze, to jest tarczyca. Z tym proszę zupełnie podejść do endokrynologa. Niech on sobie to po prostu przejrzy. Niech pani zrobi sobie też hormony, które tutaj u pani są. To jest pierwsza sprawa. Sprawy kobiece mi się również pokazują. Pokazuje mi się również układ krwionośny. Nie widzę problemu z ciśnieniem, tylko z układem krwionośnym. Może być zbyt gęsta krew u pani. Proszę też to zbadać, zweryfikować pani Ewo. Bo to jest ważna sprawa. Co do finansów, one są takie stabilne, trochę mało, ale są stabilne. Tak będzie jeszcze przez dłuższy czas. Ja nie widzę tutaj, żeby była poprawa w tych finansach. Może pani spróbować na początku maja, w ten długi weekend jak będzie i będą gdzieś stacje benzynowe otwarte, wysłać kupony Totolotka, tylko proszę samemu to skreślić. Skreślić cyfry. Tutaj może przyjść jakaś wygrana. Nie jest zbyt duża, ale jednakowoż będzie mogła poprawić pani finanse. Panie Wo, przekaz energii poszedł do pani. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No dobrze, anonimowo pyta się pani. Spodziewam się dziecka z panem. Czy będę z nim szczęśliwa w pełni? Co mam robić w tym celu? Moja droga, jest pani tak ciepłą osobą, tak bardzo, bardzo uczynną, że czasami mogłaby pani, tak proszę mi wybaczyć za to określenie, ale mogłaby pani kota zagłaskać na śmierć. Tutaj przede wszystkim podstawową rzeczą trzeba być otwartą, ale stanowczą osobą. Tutaj wasza relacja jest bardzo ciepła, bardzo przyjazna i będzie pani szczęśliwa w pełni z tym człowiekiem. Jak najbardziej tak, bo to jest osoba tak samo, która sercem się kieruje, więc wiedział, gdzie ma się pojawić. Więc jak najbardziej tak, bardzo ciepło, bardzo sympatycznie, bardzo przyjaźnie wasza relacja tutaj wygląda. Nie musi pani nic robić, tylko oprócz tego, żeby pani była troszeczkę bardziej stanowcza i wymagająca. Pozdrawiam panią bardzo gorąco, ale mam połączenie. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witam. Dzień dobry właściwie. Dzień dobry, witam. Moje imię Halina. Urodzona 24 luty 53. I mój przyjaciel Mirosław. Urodzony 19.06.49. 19.06.49. 19.06.49. Tak, mam, pani Halinko. I chodzi mi o wzmocnienie właśnie energetyki, kręgosłup, krążenie, skóra.
Brak stabilności, no pani wzmocnienie... Halinko, to jest ta skóra. Mhm. Brak takiej... I wzmocnienie tak? energetyki finansów może. Dobrze, dobrze, pani Halinko, jak najbardziej. Jest pani gotowa? Tak. A pan Mirek jest gotowy? Czy śpi? Też. No dobrze. O, śpi, ale... Ale jest gotowy, jak śpi. No dobrze, bardzo ale proszę. Ale tak. Okej, okay, dobrze, to robimy przekaz. Bardzo proszę. Ja mu przekażę. Dobrze, ja mu też przekażę. Dziękuję proszę bardzo. Proszę się skupić i głęboko oddychać. Jak coś się będzie zmieniało, pani Halinko, proszę dać mi znać, dobrze? Tak. O, w taki błogi stan wpadam. Super. Pełen relaks, pani Halinko. A jak kręgosłup? No, nie myślałam o tym, ale tak jakby... No, nie czuję go, a to ważne. Ważne, że jest. Może pani się podnieść i zobaczyć, jak z kręgosłupem jest? Na chwileczkę tylko no, z fotela. Nie mam problemu specjalnie. No właśnie. Miałam problemy z wstawaniem, ale teraz... Teraz to i przysiad pani zrobi. Jeszcze, pani jeszcze trochę czuję. Jeszcze trochę czuję. Tak, to jeszcze chwilkę. Ciepło się zrobiło, pani Halinko? Tak, bardzo. Dobrze. To się bardzo cieszę z tego powodu. Pani Halinko, przekaz poszedł. Proszę jutro też pana Mirka zapytać, jak się czuje. Może być bardzo zdziwiony, że wstanie po prostu bez bólu rąk, bo ostatnio go ręce coś bolą dość mocno, z tego co zauważyłem. Bardzo ręce go boli, tak. Dokładnie tak, więc może też się zdziwić, jak wstanie bez bólu rąk. Ale widać tutaj, że w ogóle jesteście bardzo fajną parą, taką dość silnymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego i polecam się na przyszłość. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dokładnie, wracamy do SMS-ów. Tutaj mi wydawca podpowiada w ucho, ale oczywiście, że tak. Tak właśnie uczynimy. Dobrze, tylko spójrzmy na to, to byłem tutaj, w tym miejscu, więc jestem teraz tu. Tak jest, dokładnie ten numer, o którym mówisz. Nie jest anonimowy, więc chyba będę mógł przeczytać. Tak, pani Barbara, 51 rocznik. Proszę o przesłanie mi dobrej energii, sprawdzić, jaka jest przyczyna moich dolegliwości zdrowotnych. Pani Basiu, pojawia mi się jakiś mężczyzna tutaj z przeszłości. Z dalekiej, dalekiej przeszłości. Być może, że to jest efekt ojca. Proszę mi wybaczyć, że tak mówię, ale tak to wygląda mniej więcej. Efekt ojca i takiego właśnie stanu troszeczkę jakby napięcia na panią. I to napięcie cały czas jest w tej chwili w pani. Jeżeli pani wybaczy sobie i przeszłości temu, co się wydarzyło, ten stan będzie się pani zdrowotny dużo, dużo bardziej poprawiał. Ja tam nie widzę większych przyczyn. To wszystko jest, powiedziałbym, pani Basiu, takie psychosomatyczne u pani. Nic poza tym tutaj nie pokazuje mi się. Odczuwanie fizyczne, rzecz jasna, ale to jest bardziej na tle psychicznym. O tak bym to określił, tak? Psychologicznym, może w ten sposób. Pani Basiu, proszę spokojnie odetchnąć. Słuchawka mi z ucha wypadnie zaraz. Proszę spokojnie odetchnąć i przekazuję dla pani energię. Moi drodzy, wybierajcie numer, bo to już są naprawdę ostatnie minuty spotkania.
Pani Basieńko, jeszcze jedna rzecz, na którą bym zwrócił tutaj uwagę, to proszę sprawdzić sobie tarczycę. Dobrze byłoby, jakby pani podeszła w najbliższym czasie właśnie do endokrynologa i zrobiła sobie tutaj badanie tarczycy. Bo pokazuje mi się podniesione FSH i TSH, więc bardzo bym poprosił o to, żeby to pani zweryfikowała z lekarzem. Przekaz jak najbardziej poszedł. Pani Basiu, pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. To też sprawy hormonalne u pani się pokazały, więc to dokładnie o to chodzi, żeby to zbadać i będzie wtedy w porządku. No dobrze. Moi drodzy, mamy ostatnie minuty spotkania naszego dzisiejszego, więc jeżeli macie ochotę skontaktować się ze mną, 700 888 111. To jest numer telefonu, który prowadzi cię bezpośrednio tutaj do mnie. I będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać. Natomiast ja przechodzę do kolejnych SMS-ów. Możecie też z Anglii dzwonić i z Niemiec również w tych ostatnich chwilach możemy jeszcze się skontaktować. Dobrze, pyta się, patrzę, czy tu nie ma. Nie. Pani Weronika, 56 rok. Mam problemy ze stopami, kolana, astma, oczy. Dziękuję za pomoc. Powracam. Pewnie pozdrawiam było, ale pewnie tak. Pani Weroniko, zrobiliśmy już dzisiaj przekaz, bo tam chyba wcześniej było to, ale mam połączenie, za chwilkę pani odpowiem. Halo, halo, witam serdecznie. Roland z tej strony. Dzień dobry. A, dzień dobry. Poproszę o oczyszczenie. A z kim mam przyjemność? Teresa. Dobrze, pani Teresko. A data urodzenia? 29.02.52. 02.52. Tak. No i Piotra, 26.06.98. 26.06.98. Tak jest, zapisałem. Czy ktoś jeszcze będzie, pani Teresko? Nie, dosyć. Wystarczy. Rozumiem, no dobrze. Dobrze, proszę mi powiedzieć, pani Teresko, jak coś się będzie zmieniało, dobrze? Tak. Okej. Okay. Proszę się przygotować, spokojnie odetchnąć i działamy. Coś się zmienia, pani Teresko? Tak, czuję, to czuję. Dobrze, bardzo się cieszę. A jak stopy, niech mi pani powie. Ręce się zrobiły ciepłe, pani Tereniu? No tak troszeczkę się tu zmienia, ale jeszcze. Dobrze, jeszcze chwilę, spokojnie, pewnie, że tak. Niech pani głęboko sobie oddycha. Pani Teresko, przekaz jak najbardziej poszedł. Niech pani zaobserwuje siebie, tak jak już powtarzałem to niejednokrotnie. Proszę zaobserwować siebie w ciągu kilku dni, jak się będzie pani czuła. Tak samo niech pani obserwuje Piotra. Zapyta się, jak samo poczucie jego. Moi drodzy, widzicie sami zresztą, że można się tutaj połączyć, poprosić o oczyszczenie i nie stanowi to najmniejszego problemu, więc macie jeszcze kilka minut dosłownie tutaj, żeby z tego skorzystać. Pani Basia, to już było. Sprawdzić, co jest przyczyną moich dolegliwości zdrowotnych. Tak, pani Weronika, mam problem ze stopami, kolana, astma, oczy, dziękuję, ale już wcześniej chyba pani Weronika tutaj pisała, tak mi się zdaje, więc nie możemy działać jednakowo za każdym razem, powiedzmy, tak? Bo tak to będzie wtedy problem, bo przeenergetyzować nie stanowi to problemu, uwierzcie mi, naprawdę.
Ważne jest to, żeby po prostu energia popłynęła. Spróbujemy jeszcze tutaj coś zrobić przez chwilę dla pani Weroniki, ale powinno to już wystarczyć w zupełności. Pani Weroniko, przekaz do pani idzie cały czas. Proszę spokojnie oddychać. Przekaz poszedł, pani Weroniko. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. I życzę spokojnego snu przede wszystkim, bo widzę, że też pani nie wysypia się za mocno, więc dokładnie też przekaz w tym celu poszedł. No dobrze, teraz odpowiem na kolejnego SMS-a. Pan Michał, 89 rok. Kiedy dostanę dobrą pracę i kiedy poznam dziewczynę na stałe? Panie Michale, powiem panu tak. Dobra praca pojawia mi się tutaj w przyszłym roku koło marca, czyli tak jakby za 11 miesięcy. W tej chwili ta praca jest... Bo jest, tak bym to określił. Natomiast ta lepsza praca rzeczywiście pojawi się koło marca i ten marzec przyszłego roku będzie dla pana naprawdę bardzo wyjątkowym miesiącem ze względu na to, że też pojawia mi się przy tym miesiącu poznana w nowej pracy osoba. Taka kobieta, która już, tak jak pan pyta się, dziewczyna na stałe, pojawia mi się, bardzo szybko sobie przypadniecie do gustu. Troszeczkę zadbałbym, panie Michale, tutaj o pana zdrowie i o swoją kondycję fizyczną, może tak bym to określił. Jeżeli ona będzie wzrastać, to też będzie pan miał większą szansę na działanie. Moi drodzy, z tej strony jak zwykle oczywiście są dla państwa nasze wróżki. Jeżeli macie ochotę z nimi porozmawiać, z Jasnowic Leti na przykład, albo z naszymi tarocistkami, to cały czas są do waszej dyspozycji pod swoimi numerami telefonów. Incognito, incoguto możecie z nimi sobie porozmawiać. Dokładnie tak. Podpowiada mi tutaj nasz wydawca, że ja karty zgubiłem, ale nie, mam w portfelu, więc są. Nie ma tutaj powodów do stresu. Panie Michale, tak jak mówiłem, w nowej pracy pozna pan nową kobietę, taką na stałe. Tylko tak jak mówię, proszę zadbać o swoją kondycję i swój stan zdrowia. Bo tutaj pojawiają mi się jakieś problemy z krążeniem. Chociaż jest pan młodym człowiekiem, ale już mi się zaczynają pojawiać. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Pyta się pani Gosia, 71 rok, co mnie czeka w sprawach zawodowo-finansowych i uczuciowych w tym roku? Pani Małgosiu, powiem tak. Zawodowe sprawy, one się nie będą za wiele zmieniały. One będą cały czas na tym samym poziomie, które tutaj są. Sprawy finansowe, one mogą wzrastać, bo tutaj widać od września, nie wiem, zmianę uposażenia, zmianę finansów, czyli dodatkowa nagroda czy pensja, tak mi się tutaj pokazuje, czyli dodatkowe pieniądze od września, które mogą do pani przychodzić regularnie, czyli podwyżka to jest bardziej, w ten sposób mi się tutaj pokazuje. Co do spraw uczuciowych, powiem pani jedną rzecz. Sprawy uczuciowe, one na razie są takie w zawieszeniu. One będą się zmieniały z całą pewnością, tyle tylko, że to jeszcze wymaga trochę czasu. Tutaj w tym roku raczej widać jakiś przeskok pojawiających się mężczyzn koło pani, ale to nie ktoś taki, kto by ewentualnie mógł pani gdzieś tam zawrócić w głowie. Tak bym to określił. Ktoś mi się przy pani w ogóle pojawia, jakaś osoba z przeszłości. Nie wiem do końca, o co chodzi z tym człowiekiem z przeszłości. Ktoś, kto cały czas chciałby być z panią, a jednocześnie to się nie udaje. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny SMS. Jak będą wyglądały moje najbliższe pół roku? Czy odnajdę szczęście? Czy sytuacja finansowa się poprawi? Pyta się pan Przemek. Pan Przemek jest 97 rok, czyli data jest odwrotnie wpisana.
Panie Przemku, czy sytuacja finansowa się poprawi? Poprawi się panu trochę sytuacja finansowa, dlatego że tutaj widać jakąś zmianę pracy. Taką chęć, może inaczej. Na razie są chęci zmiany pracy, ale sytuacja finansowa będzie się panu poprawiała. Tutaj widać jakieś działanie, jakiś plan, powiedzmy, jakby pan jakiś kontrakt robił, coś tego typu, i tu mi się pokazują właśnie przy tym pieniądze, więc proszę na ten temat pomyśleć. Czy odnajdzie pan szczęście? Ja powiem panu jedną rzecz, tak jak wielu osobom to powtarzam. Szczęście jest w nas samych, to jest stan umysłu. Szczęście to nie są pieniądze, szczęście to nie są finanse, szczęście to nie jest miłość, szczęście to nie jest dziecko, chociaż niektórzy nazywają to szczęściem. Szczęście to jest stan umysłu, czyli to, jak chcemy odbierać życie. To jest przede wszystkim to, w jaki sposób, nie odbierać, tylko angażować się w życie. Może bardziej w ten sposób bym to ujął, i to właściwie nazywamy szczęściem. Pozdrawiam pana, panie Przemku, bardzo, bardzo serdecznie. Pani Grażyna, czy tutaj jest coś anonimowego? Nie ma. Pani Grażyna, 58 rok, i pan Roman, 58 rok. Czy mąż mnie zdradza? Czy jest w związku z inną kobietą? Czy czuje do mnie na co wydarzył brane kredyty, o których nie wiedziałam? Czy mnie kocha? Jakie ma plany wobec mnie? Pani Grażynko, powiem tak, sytuacja jest stabilna, tylko że troszeczkę jakby pani zaczyna myśleć w sposób taki, że coś się dzieje nie w porządku. Czasami u pana Romana zdarza się taki czas, że on po prostu się zamyka w sobie. I jak staje się małomówny, zaczyna pani go podejrzewać. Ja nie widzę, żeby tutaj to było złe, zupełnie w jego przypadku. Więc proszę ze spokojem podejść do całej tej sytuacji, a zaczną się między wami rzeczy prostować. Czy tutaj jest inna kobieta? Nie ma. Czy panią zdradza? Nie. Czy brał, na co wydał brane kredyty? Ja powiem pani tak, szykuje pani jakąś niespodziankę. Nie wiem, dziwnie to brzmi, ale szykuje się jakaś niespodzianka. Tak jakby coś miał pani zaoferować, coś dać. Nie wiem, ciężko mi jest tu do końca określić, bo nie pokazuje mi się tutaj, tylko jakiś dar mi się pokazuje od niego w pani kierunku. Jakie ma plany? No tak jak powiedziałem, będziecie radośni, zadowoleni, uśmiechnięci, tylko proszę więcej z siebie dać takiej pozytywnej energii, więcej radości, uśmiechu, a nie podejrzeń, bo to będzie was gubiło. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo serdecznie. Anonimowo się pyta pani, czy mój były partner, pan, do mnie wróci, czy ma kogoś, z kim chce się związać. Ach, okej, dobrze. Moja droga, ja nie widzę powrotu tego człowieka. Przykro mi, nie widzę już powrotu tego pana do pani. Czy jest ktoś? Nie pokazuje mi się na razie ten człowiek, żeby był w jakiejś relacji w którą chciałby się zaangażować, może tak bym to określił. Raczej widać to, że on odpoczywa teraz od relacji jakichkolwiek. Potrzebuje teraz czasu dla siebie, wyciszenia, takiego spokoju wewnętrznego. Coś, co będzie dawało mu takie, no tak jak powiedziałem wcześniej, wyciszenie. Takie umiarkowanie swojej własnej sytuacji. Więc to dokładnie w ten sposób wygląda. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. O, patrzę tutaj o oczyszczenie energii. Co mi jest? Pozdrawiam serdecznie. Elizabeth, 30.07.51 rok. Proszę o oczyszczenie i energię. Co mi jest? Pozdrawiam serdecznie. Pani Elizo, tak może powiedzieć. Będę tak mówił. Pani Elizo, przede wszystkim pokazuje mi się jakaś sprawa tutaj hormonalna u pani. Czyli takie bardzo, bardzo duże wahania hormonów. Jeżeli to następuje, jest pani bardzo osobą osłabioną, śniętą, spokojną, taką wyciszoną, nawet odrzucającą życie, tak bym może to określił. Więc warto byłoby zbadać swoje hormony tutaj, i sprawy kobiece mi się też pokazują, więc to na to też bym szczególnie zwrócił uwagę. Więc bardzo proszę na to spojrzeć. Oczywiście przekaz jak najbardziej tutaj do pani, te oczyszczenie energetyczne będzie do pani płynęło.
Pani Elizabeth, oczywiście przekaz poszedł, jak najbardziej. Pozdrawiam Panią bardzo, bardzo serdecznie i życzę udanego poranka, bo już mamy taką porę, że zbliżamy się do poranka. Dobrze, kolejne pytanie. Pani Marzenna, 65 rok i Pan Waldemar, 60. Czy będziemy razem? Przekaz energii. No dobrze, przekaz zrobimy na początku, a ja w trakcie przekazu będę mówił. Pani Marzenno, proszę spokojnie oddychać i przekaz tutaj będzie do Pani płynął. Powiem tak, czy będziecie razem? Z tego co widać, tak, jest dużo chęci i z jednej i z drugiej strony. Tylko to też będzie wymagało trochę czasu. Tam u pana Waldemara muszą być w życiu zaprowadzone jakieś porządki. Chodzi o przeszłość, która jeszcze do końca nie jest rozwiązana. Jak ta sprawa się rozwiąże z przeszłością, macie dużą szansę na to, żebyście byli razem. Jak najbardziej tak. Panie Marzenno, przekaz jak najbardziej tutaj do pani płynie. Proszę spokojnie oddychać. I sprawdzić po prostu, jak będzie się pani czuła, tak jak już wspomniałem wcześniej, w ciągu najbliższych 2 dni. Bo tutaj pokazuje się to, że stan zdrowia będzie się poprawiał. To jest jedna rzecz i oczyszczenie jak najbardziej będzie pani dane. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Tutaj widzę, że to są dwie wiadomości w jednym, więc przeczytam to w tą stronę. Nie ma tutaj anonimowości. Pan Krzyś, 11 czerwca, 65 rok. Co z moją ulą? 61. Panie Krzysztofie, powiem panu jedną rzecz. Ja widzę tutaj jakieś takie wycofanie. Jakby ona na coś, o coś na pana była zła. I widać tutaj, że dzieją się między wami jakieś nieporozumienia, niedomówienia. Ktoś próbuje zamącić wam w głowie. Z jednej i z drugiej strony. Niestety, ale cała sytuacja wymaga wyjaśnienia, czyli konkretnego umówienia się na rozmowy. Co się będzie między wami działo? Wszystko będzie wynikało w zależności od waszej rozmowy. Ja tutaj nie mogę zobaczyć, jaki będzie efekt tego, czy jaki będzie tego wynik, dlatego że od pana nerwowości będzie zależała cała ta rozmowa. Pozdrawiam pana bardzo, bardzo serdecznie. Dojdziecie do porozumienia pod warunkiem tego, że pan będzie wyciszony w trakcie rozmowy. Wszystkiego najlepszego życzę. Anonimowo pyta się pewna pani, czy mój były mąż będzie płacił zasądzone alimenty i czy w moim życiu pojawi się mężczyzna i kiedy. Moja droga, z tego co widzę, na te alimenty to bardzo bym nie liczył, przyznam szczerze, od tego pana. Dlatego, że on jest osobą taką, która nie za wiele pieniędzy posiada w chwili obecnej. Jakieś kiepskie inwestycje, które miał wcześniej, nie pozwalają mu na to, żeby mieć pieniędzy więcej przy sobie. Więc tutaj będzie raczej z tym trudno. A czy pojawi się mężczyzna? Pojawia mi się mężczyzna w wakacje. W wakacje taki człowiek z drogi, poznany w drodze, w czasie przejazdu. W czasie, kiedy będzie się pani przemieszczała. Taka osoba mi się właśnie tutaj pokazuje. Wymienicie się telefonami na pewno i będziecie ze sobą korespondować. Czy to jest relacja na dłuższy czas? Z tego co widzę, tak. Jak najbardziej tak. Tylko, że zaangażowanie z pani strony będzie tutaj też znaczące. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Anonimowo do jasnowidza Rolanda. Ja, tutaj pani podała swoje imię, on, tutaj pani podała jego imię. Jak potoczy się nasza znajomość i co mnie o mnie myśli? Jest wolny, czy ma jakieś jakieś problemy? Aha, okej, okay. Wszystko jest tak ciurkiem pisane, że ciężko było rozdzielić wyrazy, no, ale udało się. Moja droga. Jakaś trudna sytuacja. Widzę tutaj u niego, u tego człowieka, o którym pani napisała, widzę jakieś problemy, które są związane z przeszłością. Nie są to problemy relacji, raczej są to problemy, które są związane z prawem. Ciężko mi jest do końca to określić, co to jest. Natomiast czy będziecie razem, jeżeli się pani będzie tylko godziła na rzeczy, które będą się działy w waszej relacji, to tak, jak najbardziej tak. Czy jest wolny? Wolny jest
ale musi pewne rzeczy regulować z przeszłości, o tak bym to określił. Czy ma jakieś problemy? To jest to właśnie, o czym wspomniałem wcześniej. Jakieś problemy prawne wynikające z przeszłości tutaj mi się przy nim pokazują. Znajomość się potoczy. Jeżeli się pani zaangażuje, on też będzie zaangażowany. Tylko proszę uważać na jedną rzecz, żeby nie dała się pani w jakikolwiek sposób wykorzystać finansowo przede wszystkim, bo to o to chodzi. Pozwolić sobie na to, żebyście byli razem, jak najbardziej tak, ale nie za bardzo angażować się finansowo, bo to przede wszystkim o to w tej sytuacji chodzi. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo.